Od najwolniejszego taksi do najszybszego na świecie. Oglądaj do końca. Widzowie, to jest moja taksówka za $1 i ona nie ma tylnych kół. Co to ma być? Ale zaraz, tam jest mój klient. Podjeżdżamy, ło. Proszę pana, szybko zawiesił na samolot. Nasz szpital nie może przyjąć jej dziecka. Ona musi urodzić w innym kraju. Dobrze, wsiadaj szybko. Dziękuję, tylko proszę szybko, bo inaczej się nie urodzi moje się dziecko. Jasne, jasne, idziemy. Ja będę szybszy. Dobrze, proszę wziąć tą babcię. Ona musi też trafić do szpitala w Austrii. Fajruciku, jest tylko jedno miejsce w samolocie, to będzie dla pani babci. Nie, będzie dla pani mamy. O, jedziemy. Ku, będę pierwszy. Z tego co pamiętam, lotnisko jest tam, a ja sam tajny skrót. O nie, Simon, ja będę pierwszy. Ja użyję tego skrótu. O nie, spadliśmy we dwójkę, widzowie, ale spokojnie, ja znam jeszcze lepszy skok. Skoczymy z tego. Proszę pana, jak pan jedzie, moje dziecko zaraz się tu urodzi. O, przepraszam, dobra, teraz tędy. Uwaga, robimy skoczek. Kurczę, on jest szybszy ode mnie. Dobra, się wywalił, teraz tędy jedziemy. Coraz lepsze te skoki mi wychodzą. Dobra, tędy, pyk, tędy. Wszystko jest pod kontrolą, proszę pani, zaraz będziemy na lotnisku. Drifcik tu, tutaj. I uwaga, teraz jesteśmy. Dziękuję, proszę pana. Zajmę moje miejsce, proszę tu na piwek. O, dziękuję, czekajcie. Upgrade'uje mi się auto, wow. Ej, teraz mamy vana i możemy zabrać więcej osób. Nice. Pani babciu, przepraszam, nie chciałem. Pani babciu, proszę przestać. Co tu się dzieje, ta babcia go pobiła. Nie przyjechałeś na czas, teraz zapłacę podwójnie za leczenie. Okej, widzowie, kolejne moje zamówienie jest dokładnie tutaj. Podjeżdżamy i zobaczmy, kto do nas wyjdzie. Już, chłopaki, wsiadamy, rozwalimy tę taksóweczkę, jak nie przyjdzie szybko. Dzień dobry, proszę panów. Ja siadam obok ciebie, nerdzie. Chyba się zaraz przywalę. Ej, ale zaraz, co ty masz w ręku? Energicka nie można. Zawieź nas do naszej chaty, jak nie zdążysz, to ci przywalimy. No dobra, to widzowie, odpalamy maksymalny speed i ich wieziemy. Turbo na trójeczkę. Jazda, wow. Ej, zaraz, to jest policja, on mi zrobił zdjęcie chyba. Przekroczono prędkość, idziemy ich szukać. O nie, policja mnie złapała. Uciekam. Z mojej pensji nie starczy mi na mandat. Dobra, skręcamy na górę. O, jedziemy, o nie, policja nas goni. Spokojnie, chłopaki, dojedziemy. Co ty robisz, wariacie? Wow. Dobra, jesteśmy w górach. Spokojnie, panowie, wszystko jest pod normą. Jedź szybciej, pan, bo nas złapią. Jasne, jasne, już skręcam tu. Jedziemy. O nie, autobus. Co, on jedzie we mnie? Co tu się dzieje? On też mnie szuka, co tu się odwala, widzowie. Dobra, spokojnie, panowie, skaczemy. Ten autobus nie skoczy za nami, chyba nie jest taki dobry. Skaczemy, już, gonimy go. Co jest? Tego się nie spodziewałem. Dobra, skręcamy tędy. Teraz wyskok, ale to był fake wyskok, bo jedziemy w tę stronę. Teraz tutaj, panowie, spokojnie dojedziemy. No szybciej. Uwaga, max speed, wyminę ich. I teraz wyskok. Let's go. Dobra, jedziemy tędy. Teraz prosto pod wasz dom. Pyk i prosto pod pod wasz dom, tutaj siadaj się. Dobra, dzięki, to stary. Dziękuję. Okej, i teraz ja uciekam szybko. Okej, a więc teraz upgrade. Wow, ale dostałem upgrade. To jest więzienne auto, nice. Czyli te kolejny przejazd pewnie będzie jakiś z więźniami. Okej, na aplikacji pokazało mi, że tutaj są kolejni klienci. Kto to jest? To są najgorsi więźniowie, właśnie do tego vana. On was przewiezie do innego więzienia. Ty, dam ci napiwek, jakiś zabierzesz dość szybko. No dobrze, ale na pewno to jest bezpieczne. Jestem zwykłym taksówkarzem, a nie jakimś policyjnym przewoźnikiem. On nie wie, że go rozwalimy. Okej, no dobra, to jadę. W radiku gra. Dobra, zobaczmy, co u moich klientów. Wszystko okej? Zaraz, co oni mają? Noże? Które mają noże? Dobra, ale w tym aucie jest malutkie okienko, nic mi nie zrobicie. Okej, wezwać naszych kolegów, oni nam pomogą. Zaraz, jakich kolegów? Co to jest? To są ich pomocnicy. To są nasi kryminaliści, oddaj ich, to moi koledzy. O nie, strzelają we mnie. Dobra, widzowie, to jest mega pościg, więc teraz robimy lewo. Skręt, skok. Wow, jakie nubki. Dobra, albo jednak nie zgubiłem ich, są tutaj. Dobra, widzowie, mam plan, robimy skręcik w lewo. Jednak nie, dobra, teraz w lewo. Albo nie, już wiem, na górę wjedziemy. Dawaj na speedzie Fire Road, na speedziku. Teraz tędy, teraz, uwaga, leciał Robert Małysz. Adam Małysz skoczył, zaraz, oni tu są.
wow. To idziemy tędy. Uwaga, to będzie piękny skok, którym ucieknę. Nice. Wszystkie piękne skoki zaliczam. I teraz tutaj. Dobra, oni wahają mieczami, nic mi nie zrobią. Nubki. Dobra, trzeba ich udać do więzienia, więc teraz wyjeżdżamy. Okej, więc więzienie jest tutaj. Co to? Oni mają czołg. A co jest? Oddaj naszych kolegów, już. Nie oddam ich nigdy. O nie, oni otworzyły się drzwi. Dobra, musimy być rozpędzeni cały czas, widzowie, bo inaczej wyskoczą. Dobra, dobra, tędy. Zwolnij, to wyskoczymy. Nie, nie dam wam wyskoczyć, ja muszę dojść do mojego kursu. Dobra, lewo. Okej, okay. Maksymalna prędkość taksówki. Co tu się dzieje? Dobra, tędy, kok. I teraz tutaj. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Otwórzcie mi. Wjeżdżam. Udało się, nubki. A wam zamykam drzwi. Pyk. Oh yeah. A wy? Do kicia. Raz, raz. Dziękuję za podwózkę. Oto mała nagroda dla pana. Oh my god. Nie wierzę w to. Dziękuję, proszę pana. W takim razie jestem dla pana mega wdzięczny. Teraz czas na upgrade. Wow, jak ja mam upgrade. To jest po prostu epickie. Nice. Ej, czekajcie. Co tam się dzieje? Czy to są osoby, które chcą przejść przez granicę? Nie wpuszczamy was. Tutaj są tylko członkowie Brookhaven RP. I granica jest zamknięta. Ale prosimy, no. My jesteśmy dobrymi ludźmi. Będziemy pracować i w ogóle będziemy dobrzy. Oh my god. Co się tam dzieje, widzowie? Ja mam taksówkę wielką. Zaraz, mam zamówienie. Dokładnie tutaj. Co jest? Ktoś z nich zamówił taksówkę. Dobra, podjeżdżamy. O? Proszę pana, zapłacimy panu $1000, jeśli pan nas przewiezie przez granicę. Tylko nie możemy być zauważeni. No dobra. Każdy klient to mój pan, więc jakby zapraszam do środka. Pyk. Proszę, ugoście się trochę brudno, bo nie posprzątałem, ale myślę, że będzie okej. Dobra, teraz zamykam was. Uwaga, pyk. Dobra, oni są zamknięci i chyba jedziemy. Zobaczmy, czy wszyscy siedzą na miejscach. Tak, wszyscy są dalej, więc okej. Przejeżdżamy dalej, pyk. Dzień dobry, proszę pana, ja bym chciał przejechać przez granicę. No dobra, jasne, jasne. Mogę zobaczyć, co jest w bagażniku? Nie za bardzo, ja po prostu przyjadę, proszę pana, okej? Nie, zatrzymaj się, stój. Przepraszam, muszę. Wszystkie jednostki, mamy nielegalnego traka na pościgu. O nie, dobra, widzowie, trzeba uciekać. Ja zrobię jakieś stunty i ucieknę. Okej, tędy. Mój klient to mój pan. Let's go. Teraz skręcimy sobie w lewo. A, przestań, człowieku, zbyt agresywnie jeździsz. Przepraszam, ale mnie goni policja. Dobra, widzowie, teraz kolejny skok robimy. Kolejny policjant. Dobra, przeskoczyliśmy. Dobra, teraz tędy, lewo. Proszę pana, co tu się dzieje? Proszę zwolnić. Na spokojnie, panowie, zaraz uciekniemy. Dobra, tędy. Prawo. I lewo. I teraz tutaj zrobimy mega skoka. Zobaczycie. Let's go. Dobra, teraz was ukryję w tej wodzie i wyjdziecie sobie. Pyk, tutaj, odstawiam i się. Co jest z nimi? Dobra, dostałem. Co się tam dzieje, widzowie? Ale odwiozłem ich, więc zadanie zaliczone. Dostałem $1000. Okej, widzowie, w takim razie czas na upgrade. Wow, i co to jest za taksówka? Ona ma żółty pasek jak taksówki, ale wygląda jak karetka. Okej. I zaraz, dostałem pierwsze zlecenie. Gdzieś ktoś się rozbił. Dobra, jedziemy. O nie, widzowie, jest korek, bra. Ale czekajcie, czy karetki przypadkiem nie mają sygnału? Ej, dobra, odpalmy. Proszę zjechać, halo. O, dobra, dobra, zjeżdżają mi. Okej, ale to jest super mieć taki przywilej. Dobra, jedziemy. Okej, zobaczymy, kto będzie moim klientem, bo to może być coś poważnego. Ej, zaraz, to jest gdzieś tutaj, widzowie. O nie, to był wypadek. O nie, co się tu dzieje, Simon? Wszystko okej? No, fajnie, ucikł rękę mi zawali. Co jest? Dobra, ja nie jestem lekarzem, a jestem taksówkarzem. Co panu pomóc? Zabierz się do szpitala, proszę mi rękę odpadnie. Jasne, jasne, wsiadaj na moje ręce. Dobra, nasz klient jest po prostu lekko, wiecie, no potrącony. Dobra, wsiadaj, pyk i jedziemy. Jedziemy rozpędzeni. Wow! Proszę pana, proszę się nie martwić, dojedziemy, okej? Okay? Szybciej, tylko cały. Dojedzie pan cały, na spokojnie. Dobra, jedziemy tędy. Wow, pyk. Teraz tędy. Wodą mnie można. Przyjechaliśmy wodą, żeby pan się umył. Dobra, teraz tędy. Teraz jedziemy górą. Maksymalny speed. I teraz prosto do szpitala. Co to było? Dobra, proszę pana, może pan wysiąść. Dziękuję ci, fajnie, jesteś lepszy na świecie. Teraz muszę iść. O, dobra, Simonek, powodzenia. Dobra, a za ten przejazd dostałem $10,000. Więc uwaga, widzowie, teraz czas na upgrade. Wow, dostałem Lambo, ale szybkie. Oh my god, to idzie 400 na godzinę. To jest teraz szybsze. Okej, dostałem zamówienie dokładnie tutaj.
co tu się dzieje? Ha. Jesteś biedny od innych i w ogóle gorszy, Simon. Ała, no proszę, przestańcie. Zaraz, co się tam dzieje? Kto zamawiał taksówkę? O, ja, panie taksówka, tylko przepraszam, muszę wstać. Ej, nie bijcie go, panowie, wsiadaj, kliencie. Klient mój pan, zostawcie go. Czemu zamówiłeś taksówkę, młody przyjacielu? No, proszę pana, muszę mi coś pokazać, mnie nie polowali. Niech pan tu, nie wiem, zrobi drifta czy coś. Okej, czy jakieś drifty mam zrobić? Dobra, patrzcie na to, nie bulujcie chłopaka, on umie takie rzeczy. Wow. Haha, to potrafi moja babcia. Patrz, my też coś takiego potrafimy. Easy. Twoi koledzy są dobrzy, ale i tak ich pokonamy. To patrzcie na to. O, dobra. O, teraz ten. Proszę pana, nie tak szybko. Spokojnie, dowiozę cię do domu w mega stylu. No, pokaż jakiegoś trika. Proszę bardzo, idziemy odwieźć tego kolegę do domu. Wow, skok. Pu. Teraz tutaj. I teraz tutaj. Teraz nas to bardzo nie polubią. O, tak, proszę pana. To jest najlepszy trik. A gdzie teraz pana podwieźć? No, do mojego domku. Dobra. Dobra, on nie może nam zwiać. Wracaj tu, Simon, pobijemy cię. O nie, dobra, uciekam im. Jeszcze dodatkowo muszę uciekać, serio. Dobra, dowiozę cię do domu, Simon, spokojnie. Nie, proszę pana, tylko nie tak szybko. Spokojnie, dowieziemy cię na czas. Nie tak szybko. Bo ja mama się nie wkurzy, spokojnie. Dobra, tędy. Pyk, jazda. Tylko wejdę cicho, bo ja mama chciałaby mnie zobaczyć. Spokojnie, zobaczyć cię, Simonek. Tylko nie do wody. Zaraz będziemy w domu, musimy zwiać tym bandziorom. Dobra, tędy, i wow! Proszę pana, to nas wywiatuje. Spokojnie, już jesteśmy przy twoim domu. Twój dom jest aktualnie tutaj na mapie. Proszę bardzo. Let's go, dziękuję bardzo, to jest moja willa. Proszę bardzo. A teraz chyba dostaję upgrade mojego taksówki, więc zobaczmy. Wow, ej, dostałem łódkę taksi. Ale super, będę mógł prowadzić ludzi na wodzie. I mam też z tyłu takie coś, co pomoże mi zabierać. Dobra, ej, zaraz, dostałem już zlecenie. Tam jest moje zlecenie. Co to jest? Czekajcie, mi się spaliła łódka i rekiny pływają dookoła. Objadek. Oh my god. Proszę pana, my taksówkę zamówiliśmy. Oh my god, dobra widzowie. Trzeba po nich podjechać, tylko trzeba uważać na te rekiny. O nie, one wychodzą z wody, aż są tak silne i potężne. Ale spokojnie, podjedziemy tak. Okej, okay. Dobra, podjechałem wam chyba wystarczająco blisko. Będziecie musieli zrobić skok i nie zostać zjedzonym przez rekiny. Ale jak to, proszę pana, proszę bliżej. No dobra, czekajcie, podjadę bliżej. O, dobra, jestem już wystarczająco blisko chyba, żebyście zrobili skok. A te rekiny czekają, że was trzy rekiny już są. Co tu się odwala? Dobra, wykonujemy skok, skok. Udało nam się. Nice, ej zaraz. Te rekiny wychodzą z wody, uciekamy. Oh my god, co się tam dzieje, one się jedzą. Ale jeden nas goni, widzę, chyba mu uciekniemy. Dobra, uciekliśmy mu, najlepsza taksówka. Dobra, teraz możecie wyskoczyć mi tutaj na łódkę. Chodźcie, żebyście siedzieli tam. O nie, rekiny wróciły. Wracajcie do mnie, chodźcie tu, szybko. A, proszę pana, zaraz nas zjedzą, płyń. Zamykamy tył, pyk i płyniemy. Dobra, ale odpływamy im, bo jesteśmy szybcy, nice. To gdzie państwa zabrać? Nas proszę do miasta. Okej, okay, to ups. Nawet tutaj umiem robić triki. I płyniemy prosto do miasta, panowie i panie. Teraz wypływamy chyba tędy, będzie najszybciej. Okej, okay. I na powierzchnię. Pyk, proszę, możecie wychodzić. Tutaj macie miasto. Dziękuję, proszę pana, to dla pana napiwek. Dziękuję. Także upgrade, wow. I dostałem mega super szybkie auto, chyba najszybsze na całym Brookhaven. Ej, dobra, teraz ta prędkość jest chora. Wow, to nawet wyskakuje na zwykłej trasie. Co się dzieje? Oh my god. Widzowie, dostałem info, że dzwoni po mnie właściciel YouTube'a. On zamawia takie super taksówki jak moja, więc jedziemy do niego. Dzień dobry, proszę pana. Dzień dobry, proszę mnie zawieźć. A co jak pana nie zawiozę? Planuję ci kanał na YouTubie. Dobrze, klient nasz pan. Proszę mi usiąść na ręce, ponieważ niestety, no jakby to jest jednoosobowe auto. Szybciej. O mój Boże, dobra. Siadaj, pyk, jesteś gotowy? Jestem. Ale mnie wkurza, on zabiera nam wszystkie kursy. No, trzeba go wyeliminować z taksówkarni. On ma zbyt dobrą taksówkę. Co wy tu robicie, taksówkarze? Dobra, panowie, zniszczyć go. Podziękuję, wow. Dobra, wyminąłem ich, oni mnie gonią. O nie, to jest cała armia taksówek. Dobra, oni są dosyć szybcy, ale i tak ich wyprzedzę. O, okej, tędy. O nie, gdzie ja się wjechałem, to jest najgorsze miejsce, czekajcie. Muszę zrobić zawrót. O, co jest? A, zbiłem go. O nie, dobra, to jest coraz gorsze. Zaraz twój kanał zostanie usunięty. O nie, dobra, w tę stronę, teraz tutaj. I jazda do góry. Geronimo. Co jest? Prawie przeskoczyłem, ale dobra, spadłem na dół. Nie, spadają też, spadają jak płatki śniegu. Dobra, teraz tędy. Jak im zwiać? Kurczę, ten gość jest wkurzony na mnie, a jeszcze muszę go dowieźć. Dobra, to w prawo. Jest
Jestem maksymalnie rozpędzony. Co jest? Ta fura jest niesamowita, widzowie. Dobra, teraz tędy. Jump, nice, teraz tędy. Jump, mam nadzieję, że ich zgubiłem już. O nie, dalej jadą. Dobra, to tędy. Teraz będzie mega jump. Pyk, tutaj w prawo. I maksymalny podjazd. Wow, nice'owo. Jak pan jeździ? Przepraszam, ale za mną jedzie dwóch taksówkarzy, którzy chcą mnie zniszczyć. Proszę pana, tam jest moja willa. Proszę mnie tam dostarczyć. Jasne, tylko mnie gonią wszędzie taksówki. Okej, w takim razie mam pomysł. Mam pewien pomysł. Przepraszam, proszę pana. Wow. Wszystko okej? Proszę pana, jeszcze jeden taki ruch i pana kanał leci. Dobra, to teraz rozpęd i prosto do pana domku. Prosto. Nie. Myślałem, że mi zajdzie drogę. Wow. Proszę pana, jesteśmy prosto w pana domu. Czy to nie jest piękne? Pan chciał mi ogrodzenie rozwalić. Nie, ale po prostu pana podwiozłem. No dobrze, dostarczy pan, więc proszę, tu jest pana napiwek. To jest milion dolarów. Oh my god, widzowie, to jest milion dolców. Okej, widzowie, w takim razie upgrade. Wow, ej, mam lawetę, co jest? To jest mega dobre do podwożenia. Okej, widzowie, teraz zarabiamy 4 razy więcej, bo mamy lawetę. Zaraz, komuś się tam rozbiło auto. Ej, dzień dobry, czy potrzebuje pan podwózki? Tak, proszę szybko, ponieważ na zlocie samochodowym zostało mi jedno miejsce. I zaraz mi ktoś się zajmie. Ale mi też się rozwaliło i też muszę się tam dostać. Spokojnie, spokojnie, się ogarnę i zabieramy tego lepszego, czyli szybszego. Ej, zaraz, czy to jest moja konkurencja? Spokojnie, proszę pana, zabiorę pana pierwszy i pan zdobędzie miejsce tam. Dobra, o, musimy podjechać. O nie, to jest ciężkie. O, przepraszam, ja nie umiem na lewecie. Dobra, pyk. Haha, już załadowane, proszę wsiadać. Jak to? Dobra, podjeżdżaj, mordeczko. O, i teraz do góry, tak? Tak to się robiło? Dobra, jakoś jest, wjechało, wsiadaj, proszę pana. Jedziemy przed nimi. Okej, widzę, on już jest tam, jedziemy. O, rozpęd na maksa, o, moja nawet jest szybsza niż jego, chyba. O, podjeżdżamy. Proszę pana, szybciej. Już, spokojnie, jedziemy. O, nie, wypadło mi auto, jakim cudem. Wypadło mu, będziemy pierwsi. O, podjeżdżaj szybko, bo nam uciekną. Nice'owo, teraz zamykamy w dół. Trzyma się, let's go. Dobra, teraz w prawo, pyk, wyprzedzamy nubka i uwaga. Patrzcie, zrzucę mu auto. I teraz rzuciłem mu auto, pyk. O, co ty robisz? Let's go. Dobra, teraz uciekamy tędy. Koń, ja znam dobrą trasę, gdzie mieliśmy na zlot. Czyli tędy, tu, woohoo. I teraz tędy, ponieważ tam jest właśnie wyskok. Uwaga, teraz w prawo. Fajru, cicho, nie tak szybko. Ej, co jest, on jest prawie na miejscu. Co jest? O, a masz, czekaj, muszę mu zrzucić to auto. To jest mój cel. O, nie zrzucisz mi tej fury nigdy. O, spadł, ale jeszcze mu je zrzuciłem. Dobra, czy jeszcze trzeba go dogonić? Pyś, wow, ja się boję, że mi zaraz spadnie. On mnie łapie, co tu się dzieje? Dobra, zrzuciłem mu. Fajrówku, muszę to złapać, zostaw to już. Let's go, teraz będzie wyskok, uwaga. Wow, wow, pyk. I jedziemy na zlot, spokojnie, będziemy pierwsi. Ponieważ gościu, o nie, zablokowałem się. Zablokowałem się, co jest? Dobra, biorę to auto i sami nim jadę. Wsiadaj na ręce, szybko, jedziemy. Dawaj, wyprzedzę ich. O nie, już jestem prawie na zlocie. Dawaj, Fireout, wygramy to. Nie, nie daj mu wygrać, nie możesz. I tutaj zajmuję miejsce. O, tak, chyba zająłem. Yes. Zlot jest pana, proszę pana, i byśmy pierwsi. Ty nubku, nie płacę ci za ten przejazd, bo przegraliśmy. To wypadł stąd. Okej, a ja dostanę jakąś zapłatę? Tak, tutaj worek pieniędzy, parę milionów. Niech pan ulepszy sobie taksówkę. Oh my god, to najlepszy dzień w moim życiu. Okej, widzę, w takim razie czuję upgrade. Wow, ej, mam limuzynę. Na, jedziemy sobie limuzyną, oh yeah. Okej, widzowie, kolejne zamówienie mam akurat pod bankiem. To może jacyś bankowcy albo coś, oni dają dobre napiwki. Dobra, podjeżdżamy, pyk i czekamy. O, jest taksówka, szybko wychodzimy, panowie. Tylko chodzi o chować broń przed nim. Oni nie wyglądają jak bankowcy, ale może się dziwnie ubierają. Okej, proszę pana, proszę sobie szybko uciekać, zanim przyjadą pewni ludzie. Jacy ludzie, okej, a gdzie pana zawieść? Ijo. Proszę zatrzymać. Ej, co jest, czemu to jest policja? Wiej. Okej, jedziemy. Policja nas goni, co się dzieje? Kim są ci ludzie? Chyba oni okradli bank, tak mi się wydaje. Dobra, trzymam się przed policją, to jest mój cel. Albo wy nie wiecie, co oni ryzykuje, po prostu oddam tych gości policji. Lepiej tego nie rób. Bardzo dobrze, pan się zatrzymał, bo teraz pan nie zostanie złapany, bo tak musiał pan odreszcie na 100 tysięcy lat. Niestety nie mogę. Wow, ludzie celują we mnie broni, muszę uciekać. Zatrzymaj się, bo ty też pójdziesz do więzienia. O nie, ja teraz ryzykuję więzieniem. Dobra, mam nadzieję, że chociaż napiwki dobre dają. I teraz tędy. Wow, jaki skok.
dorwę was zaraz, co to jest? O nie, on chyba jest... O, spadł! Let's go! My zjeżdżamy na dół i chyba mu uciekliśmy. Nice'owo, jedziemy dalej. Ale zaraz, ktoś jeszcze jedzie po mnie. O nie, co tu się dzieje? Zjedź na pobocze, bo będziemy musieli ciebie zrzucić. Nigdy? Dobra, tędy. Ła, skok! Wow! Ej, to było piękne. O nie, oni też umieją skakać, czyli teraz tędy. Skok! Wow! I teraz kolejny skok! Wow! Ale pięknie! O nie, oni nie doganiają, jakim cudem? Bo ja mam chyba limuzynę, dlatego. Wow! Dobra, nice. No nie, dalej mnie gonią. Czekajcie, widzowie. Lewo! Wow! Dobra, czekajcie, widzowie, mam plan. Skręcam tak, teraz tutaj. Cały rozpęd na górę. Wow, bym przeskoczył. Co jest? Ale dałem radę. Dobra, teraz tędy wyjeżdżamy. Nubku, dorwiemy cię! O nie! O nie, dobra, teraz tędy. Szybko. Au, wywaliłem się. Najgorzej na świecie. Okej, ja znam jeden sekret. Pyk, tędy. Wow, to było piękne. I teraz tędy. Wow. Pełny rozpęd. Chyba ich zgubiłem w ogóle. Więc najsowo, jeśli ich zgubiłem. W takim razie, panowie, jeśli chcecie uciec, to szybko wam respirujcie łódeczkę. Pyk, wsiadajcie i płyniemy. Ło, nie, to jest policja. Szybko, taksówka wodna. Uber boat. I teraz tędy. I proszę bardzo. To miejsce jest nie do znalezienia, więc możecie wysiadać. I to już jest wasze mieszkanie. Dziękujemy, Fire Road. Zrobiłeś najlepszą robotę. Masz tutaj duży napiwek, bo ukradliśmy bank. Cha-ching! Nie wierzę w to. Ile kasy dostałem, to jest po prostu nie, absolutnie niesamowite. Dziękuję, proszę panów. I ja sobie biorę ją i zupgraduję sobie taksówkę. W takim razie zupgradujmy moją furkę. Wow, co to jest za upgrade? Widzowie, moi teraz klienci mogą sobie siedzieć w jacuzzi, siedzieć sobie z palemką na plaży i jeszcze wszystko to jest, jak to wygląda. Dobra, to będzie taksówka dla milionerów i pewnie dostanę najlepszych klientów. Okej, widzowie, teraz ta bogata rodzinka zamówiła taksówkę. Ja podjadę słabą i zobaczymy, czy mnie polubią. Jeśli nie, to zmienimy na tamtą. Uwaga. Dzień dobry, podjechałem. Co to jest za taksówka? Błagam cię, gościu, uciekaj stąd. Nie pokazuj się na oczy, to wygląda jak najgorszy Uber, gościu. Zalewam cię, gościu, masz. Ej, ale czemu jesteście tacy niemili? My chcemy do tej, ona nawet fajnie wygląda, no taka zwykła, no nie ma szału. Ale musimy się szybko dostać do domu. Okej, widzowie, to teraz zmienię i zobaczymy ich reakcję. Uwaga, idę po moją taksóweczkę, która kosztuje parę baniek. O, pyk i podjeżdżamy do nich. Ej, a co powiecie na to? Co to jest? To jest przepiękne, ma podgrzewany basen i zmienia kolory. Proszę, zabierz nas. Nie, proszę wysiadać z mojej taksówki, ponieważ nie lubiliście mnie, jak miałem biedną. Ale jak to? No proszę. Dobra, młodzieńczy, jeśli podwieziesz nas do naszej bazy milionerów, w ciągu 3 minut to dostaniesz ten napiwek. Dobra, wsiadajcie. Ile tam jest napiwku? Z milion dolarów tam jest. Wsiadajcie, proszę, 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 szybko. Na jaki kolor basenu zmienić państwu? Czerwony. Okej, proszę. I teraz jedziemy. Jazda, imprezowy van, Ej! Wiesiek, zobacz, jacy bogacze tam jadą. Dawaj, ich okradniemy i zarobimy miliony. Jedziemy, jedziemy, oddawać wszystkie pieniądze. Ej, Fire Road, gonią na złodzieje. Zaraz, co? Czekajcie, serio tam są złodzieje, dobra. O, skręcamy w prawo, teraz trzeba szybko i uciec. Nie mogą was porwać, nie jestem taksówką. O nie, oni są dosyć szybcy. Dobra, pójdziemy sobie w lewo i przeskoczymy tak jak zawsze. Dobra, jedziemy, widzowie, na maksa. Spokojnie, uciekniemy tym złodziejom. Jeszcze bardziej, skok w prawo, nie, co ja zrobię? Mamy ich! O nie, nie macie nas, ponieważ ja jestem zbyt szybką taksówką. Dobra, robimy teraz driftik w lewo. Okej, jakoś dajemy radę. Ciągle rozpędzeni na maksa. I teraz prosto tutaj. Okej, teraz prosto. Ale to był skok piękny. Teraz tędy. O nie mogłem. Dobra, teraz tędy. Pyk, prawo, najsowo. I mam pewien plan, widzowie, ponieważ chyba ich powoli gubimy. Nawet nie widzę ich już chyba. O nie, widzę ich, tam są. Dobra, czyli skaczemy. I mam plan. Zobaczycie za chwilę, widzowie. Pyk. Teraz tędy. Pyk. Najsowo. I podjeżdżamy z tamtej strony. Oni się zrobią, żeby skaczemy, a tak naprawdę skręciły w prawo. Czyli tutaj podjeżdżamy. Pyk. Oni teraz przeskoczą. Tak, zrobili to, jakie nubki. Dobra, i teraz my skręcamy w tę stronę. I zjeżdżamy prosto pod ich dom. W wodzie jesteśmy. Proszę pojechać szybciej, panie Fajroncie. Dobra, spokojnie, już. Teraz tutaj. I wysiadacie szybko, szybko, za nim przyjadą. Idźcie do domu, już. Dziękujemy za podwózkę, proszę pana. Pana napiwek będzie czekać na pana na koncie. Jej, okej, oni poszli do swojej willi i są bezpieczni, let's go. Więc teraz trzeba zupgradeować moją furkę, widzowie. Co jest, porwali mnie, halo. Nie zupgradujesz swojej furki, porwaliśmy cię. O nie, to nie może być prawda. Widzowie, muszę jakoś uciec stąd, jestem przywiązany. Teraz wchodzimy tutaj, Fajrociku. Zaraz, ale gdzie? Czy my idziemy serio do tego miejsca? On chce mnie wyrzucić z samolotu albo coś. Ale widzowie, mam plan, robię, uwaga, pyk. I wylatuję, wow. I tam jest moja nowa taksówka, widzowie, ponieważ ją tam kazałem
postawić. O, podlatujemy i skok. Wow, moja nowa taksówka to Lambo i ono jest mega szybkie. Tylko ustawimy sobie max turbo i zobaczcie to. Wow, 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 wow. Jak ja będę szybko podwozić. Dobra, ej, zaraz, dostałem zamówienie od klienta. Muszę się tam udać, szybko. Halo, halo, taksówka, zaraz się spóźnimy. O nie, to jest sama jego dziewczyna. Dobra, proszę pana, spóźniliście się na samolot, ale tutaj wylatuje na Majorkę kolejny. Właśnie stoi tutaj już i będzie zaraz lecieć. Okej, dobra, pan, wsiadajcie, zaraz was podwiozę, szybko. No wsiadaj, pyk, jeden tutaj, jedna tutaj, jedziemy. Odlatujemy, odlatujemy. Oni odlatują. Dobra, spokojnie, mam szybkie auto, dogonię go. Dobra, gonimy go. Jestem szybszy niż jet za chwilę. O, jaki on szybki. Co się dzieje? Dobra, dogonimy go. Oh my god. Jezu, dobra, doganiam go. Jesteśmy prawie na równi. A, 200 na godzinę. O, nie, nie, nie. On zaraz wystartuje, już będzie po nas. O, wow, jak skoczył. Dobra, mam plan. Widzę, jedziemy za nim jeszcze. I jeszcze zrobimy jedną akcję. O, zniżył się. Co jest z nim? To jest jakiś dziwny kierowca. Gdzie on leci? Dobra, jadę za nim. Spokojnie, dostaniecie się na Majorkę. Tylko muszę go jakoś powiadomić, że chcemy wejść. Dobra, widzę, że on leci obok góry, więc jedziemy na górę. Więc na spokojnie, lewo, lewo, dobra, 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 lecimy, jedziemy, 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 jedziemy. Wow, mamy go, o, prawie, patrz, straciliśmy go. Dobra, jesteśmy, mamy, nie, czy on znowu odlatuje, nie, co on robi, on leci, dobra, gonimy go. Jestem szybszy od Jetta, co jest, zajeżdżamy mu drogę. Widzowie, to jest po prostu niesamowite, jak to auto jest szybkie. Dobra, stop, stop, Jetcie, stop, stop, stop. Co się z nim dzieje? Dobra, stanął. Czego wy chcecie? Ta rodzina chciała do ciebie wejść, żeby pojechać na Majorkę. Okej, wsiadajcie. Uhu, kolejny podjazd, się udał. I ja dzięki temu dostaję kolejną kasę. I uwaga, jaki będzie kolejny upgrade? Wow, co jest, dostałem mega wyścigówę. Jak to będzie podwozić ludzi, to już nie wiem. Wow, let's go. Chłopaki, no bardzo musiał się ścigać z wami, ale zobaczcie na moją furę, ty stary rupić jakiś. Dobra, wiem, wiem, zadzwonię po taksi. Halo, taksi, mógłby pan tutaj przyjechać jakimś szybkim autem najlepiej. Okej, widzę, podjeżdżamy, pyk. No nie, no pewnie jakiś stary gruchot przyjedzie, ale i tak najlepszy od mojego. Dobra, widzę, podjeżdżamy. Siemanko, to jest twoja taksówka, czy podwieź pana gdzieś? Tak, proszę pana, tak, niech pan musi mnie wygrać z nimi, proszę mnie wzorać ręce, ale się ucieszyłem. Dobrze, tylko tutaj jest jedno miejsce, niestety, w tej taksówce, więc proszę mi usiąść na właśnie tej szyję, pyk, gotowy pan jest? Dobrze, więc uwaga, trzy, proszę pana, po pomarańczowej trasie jedziemy jak coś, 3, 2, 1, start! Dobra, start, o nie, oni są szybcy, oni są mega szybcy, widzę, twoi koledzy są dobrzy, ale jak wyprzedzam. O, dobra, może proszę pana w prawo teraz, tylko chciałem cały dojechać. Dobra, spokojnie, jadę, jadę, pyk, teraz ten najlepsza taksówka w Polsce. O, co to jest za trasa fajna? O, skok, i w prawo, wow, wow, tamten wyleciał chyba, albo nie? Nie, nie wyleciał, ale spokojnie. Patrz na to, Simonek. Drift. Let's go, pięknie, fajrówko, jedź szybciej, 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 szybciej. Dobra, jadę szybko. O, teraz tędy. Tutaj w prawo, uważaj. O, przejechał. Przejechał, nubek, wow. Dobra, teraz tędy, lewo, pomarańczowa trasa, pyk, pyk. Pomarańcz mi pokazuje w tę stronę. Jedziemy, wow, wygrywamy to chyba, Simon. Fajrówko od nas dogania. Dobra, spokojnie, gdzie jest ta trasa? Gdzie ona prowadzi? Gdzie my jedziemy? Dobra, tędy. Wow, teraz tutaj w lewo. Wow, teraz na fulla. Full gas, dawaj, 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 dawaj. Wygrane. Wow, proszę pana, za ten Grace należy się jakaś kaska, pyk. Jasne, Fajrup, jestem w stanie oddać ci $20 i ten telefon. Uwaga, teraz upgrade. Wow, wow, dostałem autobus. Widzowie, wiecie, ile osób mogę tu zmieścić? Uwaga, $100, $100, $100. Aż tyle osób mi zapłaci. Dobra, jedziemy pod szkołę i podwozimy dzieci. Dzień dobry, dzieci. Ktoś szuka podwózki? Tak, prosimy, prosimy, zapłacimy $100. O tak, wsiadajcie, dzieci. Od każdego biorę $100. Wow, wow. Ej, czekajcie, jeszcze muszę dwie osoby. Okej, znalazł się jeszcze kolejne dziecko. Wsiadaj, proszę. Dobra, pyk, wsiadł. Chyba jeszcze jednego, ale już nie znajdziemy nikogo, więc jazda, gdzie was zawieźć, dzieci? Chyba wszystkie chcecie na wycieczkę szkolną, więc jedziemy. Jazda tędy. Ale proszę pana, my zginiemy, no proszę się zatrzymać. Spokojnie, umiem w te klocki. Ło, ło, pięknie wykręcone. Proszę pana, to jest jakaś tragedia. Spokojnie, jedziemy. Uwaga, wykręcamy teraz tak, pyk. Skręcik w lewo. Teraz tędy. Lewo, nie na maksa. Wow, 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 wow. Proszę pana, jak pan jeździ. Spokojnie, zaraz będziemy na kempingu i sobie zrobicie pijaneczki. Cała armia dzieci jest w moim autobusie, muszę być uważny. Dobra, pyk, pyk, wykręcamy. I teraz przygotujcie się na skok, który nam zaoszczędzi dużo trasy. Rozpęd i jazda. Wow, wow, wow. Boom. Teraz tędy, boom.
Bum! I teraz prosto na kemping, czyli w to miejsce. Skręcamy teraz sobie w prawo i dzieci możecie wysiadać. Proszę bardzo. Jej, dziękujemy panie kierowco. Pana zrobię mega szybko, mega pana lubimy i w ogóle najlepszy jest pan. Widzowie, dostają zlecenie na podwózkę, szybko. Dzień dobry, proszę pani. Przyjechałem po panią. O, co tak długo ci zajęło? Szybko, muszę wrócić do domu i nakarmić dzieci. Okej, nie ma sprawy. Proszę pana, szybko, do domu. Moja żona też wraca, muszę być równo z nią. Jestem, proszę pana, mam najszybszą taksówkę w mieście. Na pewno pan zdąży. Dobra, widzowie, jedziemy na miejsce, zaraz, to jest mój konkurent. O, dobra. Jak pan jedzie? Dobra, teraz taksówka, spokojnie, to jest taksówka mega dobra. O, o. Proszę pana, mówiłam szybko, nie aż tak. Proszę pana, na to spokojnie, nie wyprzedzi, wygramy i dostanę więcej hajsu. O nie, widzowie, to jest moja konkurencja. O nie, gdzie on jedzie, przyszli do mnie z po lewo. Ach, dobra, muszę jakoś wyprzedzić go. O, proszę pani, jesteśmy już blisko. Proszę pana, my jesteśmy bliżej, będziemy jeszcze szybciej. O, dobra, teraz tędy. Teraz tutaj trzeba na maksa. O nie, tu jest jej dom. Tu jest jej dom, jak ja mam przyjechać? O, proszę pana, proszę przez pod. Dobrze, proszę pana, ostatni zakręt i będzie pan pierwszy. Najszybsza taksówka w mieście. Nie, no bratku. Proszę, proszę pana, wygraliśmy. Dziękuję, uratował mi pan życie, moja żona mnie nie zabije. Proszę, to 100 dolarów na piwku. Dziękuję. Proszę pani, no przepraszam, że nie wygraliśmy z pani mężem. Okropny jesteś, zabieram ci 50 dolarów, masz tylko dolara za to. Przejazd za dolara tylko, no brat, ja nie będę mógł nic kupić. Więcej na paliwo wydałem. Fajro, tylko jak chcesz ze mną wygrać, to kup lepszą furę może. Dobra, muszę się stać lepszym taksówkarzem. Widzowie, więc odziedziczyłem po mojej babci 80 tysięcy dolarów. No i pewnie moja babcia chciałabym, żeby sobie kupił lepszą furkę, co nie? Więc kupimy sobie Vorusa za 65 tysięcy. Wow, widzowie, ta furka jest epicka. Teraz będę dowodzić ludzi mega szybko. Zaraz, mam zamówienie i to mega szybkie. Bo to jest tutaj, dzień dobry. Proszę pana, moja żona rodzi. Tak, ja rodzę. Dobrze, proszę wsiadać, już otwieram drzwi. A nie, nie tu. No dobra, to wejdźcie jakoś, dobra? Wejdźcie na tył. Szybko, proszę, nie wytrzymam. Dobrze, dobrze, spokojnie, mam szybkie sportowe auto, więc o. Tej najszybszy taksi w mieście. Dzień dobry, jestem lekarzem, proszę mi podwieźć do szpitala, bo jakaś matka rodzi podobno. Ale rzeczywiście, będziemy pierwsi. Ej, zaraz, ja będę pierwszy. Wracaj tu, Simon. On jest szybszy ode mnie, ma lepsze auto. Ale dobra, dobra, wyprzedzamy go. Nara. Ej, zaraz, co to mnie wyprzedziło za złom? To nie jest złom, tylko najlepsza taksówka. Proszę pana, ale nie potrafię. No proszę pani, pani rodzi, więc trzeba szybko. Teraz tutaj, bang. Dobra, teraz tutaj, teraz robimy driftika. Zaraz, to trzeba na rampę wjechać, według mojej nawigacji. A więc pani doktorku i będziemy musieli skoczyć boing. Wow, boing. I teraz tutaj w lewo. A nie, czekajcie, ten może skrótem. On tego nie zna. I jesteśmy na trasie. O nie, tu się nie da wjechać. Ale zaraz. Ej, Fajrucika, pomyliłeś trasę. Dobra, widzę, robimy skok. Dobra, udało się. Wracamy na traka. Czy to go nie Simona? Już go widzę. Let's go, nara, Simon. Nie, bo tak łatwo, o masz. Ej, nie, nie możesz mnie zbijać, gościu. I teraz po rampie. Co jest? Nie, nie, nie. Fajruku, trasę pomyliłeś, padłem. Let's go. To teraz idziemy tędy. I tam już jest szpital, więc najsowo. I zaraz, Simon, co ty tu robisz? A czyli dobrze spadłem wcześniej. Nie, to jest w tę stronę, gościu. Ej, dobra, wyprzedziłem go i teraz tutaj driftik do szpitala. Panie lekarzu, jesteśmy już. Proszę, jesteśmy. Ja byłem pierwszy. Ezunia. Ale ja pierwszy wysadzę pasażera, proszę biec szybko. To się nie liczy. Dobra, możecie wysiadać, proszę. Mam nadzieję, że dziecko będzie piękne. Ale mnie wkurzyłeś, gościu, wiesz co, Fajruku, chodź, to na dwór się dodaj. On mi rozwalał to, gościu, zostaw. Bro, teraz ono jest niezdatne do jeżdżenia. A tego złoma sprzedaję i kupię coś lepszego. Chyba ja też to muszę zrobić, ponieważ to już jest niezdatne do jeżdżenia. Okej, widzowie, więc zarobimy 136 tysięcy dolarów za te przyjazdy. I mamy tutaj taką furkę, która mi się mega podoba. I kosztuje 130 tysięcy dolarów, więc kupujemy. Bang. Oh my god, ta fura jest mocna. Ej, zaraz, mój klient tam jest, to jest Freeze. On jest mega popularny. Freeze, proszę wsiadaj do mnie. O, szybko, musimy zawieźć na event youtuberów. On się zaraz zaczyna. Ej, zaraz, Wojan, wsiadaj, też musimy jechać. Wojan? O, Wojan też jedzie na to. Ja będę pierwszy, Freeze musi pierwszy wystąpić. Nie, no jaki Freeze? Wojan jest pierwszy. Nie, Freeze ma. Dobra, o, dobra, rozwalimy go, rozwalimy Simonka. Jak on jest taki szybki. Nie mogę stracić mojego napiwku od Freeza, który dostanę. On mi da pewnie ze 1000 dolarów. Dobra, teraz tedy. Wojan jest zaraz, jak na Wojanowicach. Ej, no nie. Dobra, widzowie, przyspieszam, to autko jest super, bo je dopiero kupiłem. Ale mam nadzieję, że jakoś rozwali go. O, dobra, Simon ma auto za parę milionów. Dobra, wyprzedzam go. Let's get... Nie! Co jest? Mówiłem, Wojanie, ale napiwek dostanę. Co ty robisz, człowieku? Zbudzisz się na spotkanie, gościu. Jesteś odklejony. Sorry, Freeze, już jadę.
Dobra, o, teraz. Nice. Dobra, teraz tędy, driftik. O, wyprzedzam Simona, uwaga. Teraz, no Maxa, wyprzedzam go. Naraz, Simon. Ej, zaraz, cofaj, ja nie zamknij oczy, to co oni zrobili? Skok, wow. O, piękny wyskok i teraz idealny skręcik. Znowu pierwszy. O nie. O nie, Simon, czy ty chciałeś przekląć? Dobra, teraz tędy. O, no spokojnie, nie podajemy się, driftik. Firewalk, chciałem powiedzieć, że jestem znowu pierwszy. Aha, już myślałem, że już chcesz przekląć. Dobra, teraz tutaj. Nice. I teraz tutaj. Nie, jest. Haha. Spokojnie, bo ja nie. Nie wyprzedzam nas. Freeze, wygramy to. Wow, wow, jaki prędkość. Teraz trzeba drifta. Tutaj piękny drift zrobiłeś. Fajrut, piękny, naprawdę, naprawdę. Dobra, dobra, jedziemy teraz tędy na plusa, na plusa. Na Fajruta plusa. Wow, to było ryzykowne. Simon, ty jesteś gdzieś w tyle. Firewalk, co ty masz za taksy? To po prostu jak taczka się rozpędziła i nie hamuje. No tak, ponieważ to jest taczka. O, dobra, dawaj, Firewalk, nie poddasz się. Dowiedziesz Freeza pierwszego na event youtuberów. Na spotkanie, kto tam w ogóle będzie? Mr. Beast. Ej, serio? Ej, kto to? Kto to jest? O, przecież się znam, Mr. Beast. Nie, nie trafiłem w checkpoint. Co, nie trafiłeś? Dobra, spokojnie, bo ja już go wyprzedzam. Nie. Aplikacja taxi.com mi pozwoliła. O nie, nie. Widzę, Simon śpiewa swoją piosenkę godową. Dobra, idziemy teraz tędy. Na Maxa, na przód. O, drifting. Teraz, bo ja nie trzymaj się, bo... Nie! Checkpoint. Teraz tędy. Dawaj, 70%. Nie, 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 no on się szybciej rozpędza. Na ręczka, Simonek. Dobra, teraz tędy. La, 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 la. Dobra, dobra, dawaj, da. I teraz drifting. Ej, Firewalk, tu prosto siedzi, jak co? Bro! Nie, no przywaliłem znowu. Dobrze. La, 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 la. La, 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 la. Dobra, teraz ten. Nie, czy trafiłem? Trafiłem, tak, według gry trafiłem. Więc Freezie, zaraz będziemy na miejscu i ci pana dowiozę, więc spokojnie. Wszystko będzie. No, normalnie, będzie dobrze. I dojedziemy. Dobra, teraz tutaj w prawo. Nice. Oj, 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 dobra. Oj, oj, oj. Let's go, dostanie prosty. Nie, rozpędź się. Tak, wygrałem. Wow. I Frizaluszku, tutaj chyba jest to spotkanie youtuberów, więc proszę, podwożę cię. I tutaj w tym chyba jest. Dajcie napiwek 10 000 dolarów. Wow, dziękuję. Jej. Bo ja nie wiesz co, musisz przestawić swój występ, jednak przepraszam. Ej widzowie, to jest mój kurs, to jest babcia, muszę po nią podjechać. O. Ej, co ty robisz? Wybierz mnie, ja jestem lepszy. Nie, ja chcę mojego, to jest mój taksówkarz, Fajrut. O, proszę babciu, otworzę pani drzwi. Tutaj z tej strony, proszę. Dobrze, wsiadam i teraz jedziemy. Ej ty, nie pozwolę ci przyjechać, jesteś nowy w taksówkarstwie, jestem od 10 lat. Ej, co ty robisz, omijam go. O, i omika. Nara mordeczko. I papa. Chodź tu, wracaj, rozwalę cię, gościu. O nie, on mnie goni, czemu na tym tak zależy? Dobra, skaczemy, pani babciu, o, nice. Co ty robisz, co to za przejazd? To jest za mało. Spokojnie, ja muszę przed nim uciec, on jest jakiś chory. O, dobrze, dobrze, proszę pani, będzie pani najszybszy i dostarczona na świecie. Ale ja mam sobie za mało. O, dobra, dobra, spokojnie. Teraz prawo, znaczy w lewo. Pani jedzie do domu starców, tak? Dobra, to na spokojnie, idziemy tędy. O nie, on tu jest już. Dobra, 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 spokojnie, spokojnie, proszę pani babciu. W tę stronę, po autostradzie. O, au, au. Co pan robi? Oj, teraz tutaj, bo go zmyliłem. I uwaga, spokojnie, to nie wszystko, pani babciu. I na drogę z powrotem. Udało się. O nie, on tu jest. Co ty robisz? Już mi boli głowa. O, dobra, spokojnie. Spokojnie, babuniu. Babka najlepsza jest. Dobra, teraz tędy. Na maksa. Do tunelu. Już go zgubiliśmy, spokojnie, już teraz tylko powolna i fajna trasa. I tutaj teraz w prawo, pani babulciu, i zaraz będziemy. Dobra, teraz tutaj stopujemy. Czemu zastopowałeś? To nie tutaj. Spokojnie, pani babciu. Teraz odpalamy helikopter, który dostałem od mojej firmy taksówkarskiej. Co? Jaki helikopter? Się na to nie pisałam. Przepraszam, pani babciu, ale musi pani wejść. Proszę się nie bać, zapiąć pasy i lecimy, ło. A, ja się boję wysokości. Spokojnie, jeszcze chwilkę i dojedziemy do miejsca. Dokładnie na ten budynek. Ale to nie tutaj. Spokojnie, pani babciu, to tylko część planu. Ops, proszę wysiąść i wsiąść do mojego auta. Czekaj, co? Tak, i teraz się rozpędzamy i prosto do domu starców. Wow, wow. I dom starców jest dokładnie tutaj. Wypuść mnie, człowieku. Nienawidzę cię. Nie jesteś najgorszym taksówkarzem świata, gościu. Nie masz napiwku. Czemu? Pewnie się moje auto nie podoba, widzowie. Więc kupię inne. Albo dlatego, że zrobiłem tyle różnych skoków i poleciałem helikopterem. No, wywalone. Kupię po prostu nowe auto i będzie dobrze. Okej, widzowie, więc to była nasza ostatnia taksówka. Ale teraz zjedziemy sobie troszeczkę niżej i weźmiemy taksówkę za 450 000 dolarów, czyli Audi
Audi R8. Oh my god, zobaczcie to! Wow, jakie to jest prędkie! Wow, naprawdę najszybsze auto, jakie widziałem w tej grze. Halo, potrzebuję podwózki! Dokładnie na zlot youtuberów, bo też jestem youtuberką. Kolejny na zlot? Proszę! Ja, proszę, proszę! Jej, wsiada do mnie! Fajrbo, zabrałeś mi klienta! Ja też potrzebuję tam! O, jasne, to proszę wsiadać, wyprzedzimy ich za to! Ha, nara! Oj, chyba nie spodziewasz się, jaką furę! O, ale masz ładną furę, serio, taka taksówka jest? No, ja kupiłem, zainwestowałem w biznes, ale czekaj, bo on mnie wyprzedził! Fajrbo, ta fura chyba tylko wygląda, bo coś nie jedzie! Oj, byczku, ja podwiozę pierwszy! O, Szybciej, szybciej! Wow, serio, szybciej? Wszyscy mnie zawsze krzyczą, że szybko jadę. Dobra, więc w tę stronę. O, Simon, nareczka! O nie! O, fajrobku, zaczyna, to teraz będzie lądowanie! Spokojnie, spokojnie, wszystko pod kontrolą, proszę pani. Ponieważ Simon jest noobkiem i trzeba po prostu go pokonać, co nie? O, driftik, najsobo, nice, Simon teraz w lewo. Simon, chyba jesteś noobkiem, co nie? Uuu, fajrybku, hej, jestem przed tobą. Chyba nie, właśnie, ponieważ cię wyprzedziłem moim super skillem, który... Ominąłem? Nie ominąłem checkpointu, let's go. Dobra, czy jedziemy teraz w tę stronę? Nice, 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 Simon, driftik! O, nie. Jest! Nie, nie, proszę nie, ja muszę to wygrać. Tak, muszę, tak, wow. Proszę pani, i zlot youtuberów jest właśnie o tym oto miejscu. Więc proszę pani, proszę, zapraszam. Dzięki, a mogę twój numer? Numer rejestracyjny, to proszę, proszę spojrzeć. Okej, widzowie, czekam na kolejny przyjazd, ale na razie nikt się nie zgłasza, no dobra. Zaraz, co tam jest? Farówku, zobacz, tą furkę sobie kupiłem, jestem najlepszym taksówkarzem na świecie. Co jest? Przecież to jest McLaren 720 i to jeszcze Spider i to jeszcze z ulepszeniami. Dokładnie tak, zobacz, z podświetleniem, fajrówku, klienci sami się pchają oknami, o, właśnie pierwszy idzie, zobacz. Proszę, podwieź mnie, tym zapłacę 4 razy więcej. Co jest? Oni chcą, żeby ich podwoził aż. Ach, to jest nie fair, widzowie, muszę kupić sobie tak samą furę dobrą. To gdzie pana zabrać? Na przystanek, to zapłacę 4000 dolarów. O, no dobra. Aha, dobra, czas serio kupić, widzowie, lepszą furkę, ponieważ no, ja nie mam szans z Simonem. A więc Audi jest tutaj, za 500 000, więc teraz skoczymy o coś lepszego. I kupimy sobie... Okej, widzowie, znalazłem auto Simona, czyli McLarena Senne za 1 300 000. Kupujemy to samo co Simon. Ale on się będzie wkurzony, co nie? O, wow, ile tam jest klientów? Biorę jednego, siemanko. Proszę wsiadać, proszę raz. Faruku, każdy do mnie podejdzie, bo mamy zaraz taką samą furę. Co ty kupiłeś? Dobra, ja do ciebie wsiadam. Wow, ale super fura. No i zobacz, jak się drzwi otwierają do góry. Big, nice. Fajrybko, też już klienta, nara! Ej, stój, nie! Dobra, widzowie, muszę być szybszy niż Simon, to jest mój cel, ale on ma szybsze auto, nie wiem czemu. Niby mamy to samo, może on ma jakieś upgrade'y czy coś? Dobra, spokojnie, damy radę, ponieważ musimy po prostu przyspieszać. Nice, teraz ten mega szybki driftik. Wo-o, i najsowo. Fajrybko, ty nie zwolniłeś! Dobra, nice. Dobra, idziemy, widzowie. Pomoście i teraz tu w prawo. No nie, co jest, jak to jest taki szybki? Dobra, jedziemy. Wow. Nara, Simon. Tu trzeba uważać, aby nie wypaść z drogi. No co to ma być? Let's go. Dobra, teraz do przodu. Używam turbo. Nie, on ma turbo. Co jest, on jest szybszy ode mnie. Nie, Simon. Mój McLarenik jest o wiele lepszy, moja Simon, McLarena. Uwaga, bo tu jest skręt w prawo. O nie. Let's mnie. Go. Okej. I teraz tutaj, nara, Simon. Pyk. Po zakręcie. O nie, tu już jest prawie koniec wyścigu. Nie. I driftik. Oh, no. Nie, jeszcze się źle zdriftowałem. Dawaj, jed. No nie widzę. Dimitri, yes, wow. Okej, widzowie, ale Simon ma niestety lepszą furkę ode mnie, więc na razie sprzedamy tą, co mamy, bo Simon miał jakieś super upgrade'y i my poszukamy czegoś lepszego. Poczynając od tej furki, która kosztuje aż 3 miliony. Simon, zobacz, jaka taksówka przyjechała. Skąd ty tak gdzieś masz? Weź wysiadaj, bo ktoś pomyśli, że ukradłeś. Nie, ja nie wysiadam. Zaraz, twój klient wysiadł. Ja wysiadam, to jest o wiele lepsza furka. Nie, zaraz, gdzie pan idzie? No przecież to jest o wiele gorsze. O, Simon, ty nubie. Klienci, uciekasz. Proszę wsiadać, podwiozę każdego. Tylko jedyne $1 000 000 za przejazd. Jasne. Okej. Okay. Ile? Nie, no ale ja mam lepszą furę, no proszę. Chodźcie do mnie, dawaj kliencie, zniżkę ci dam. Nikt nie chce do niego wsiąść. O dobra, wsiada jakiś. Ale dobra, o nie, Simon? Czy ty chcesz wyjść? Może jakiś wyjście? Dobra, chodźmy na wyścig z klientami i wtedy klienci zdecydują, do kogo wsiądą, dobra? No dobra, Fajrówko, ale nie masz szans. Okej, start, Simon. O nie, co jest, jesteś szybszy.
Ej, dobra, chyba wybieram ciebie. Tak, tak, tak. Ej, co jest? Tak! On jest szybszy. Ej, dobra, Gosiu, zaraz się zmienię. Ej, nie, 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 spokojnie, ja go wyprzedzę. Patrz, patrz, patrz. O, ej, Simon, nara. Jedziemy teraz tędy. Skrótem. Ło, aż mi oczy łzawią, to jest tak szybkie. Oh my god, Simon. Co tu się dzieje? Dobra, lewo. Teraz tutaj i wyprzedzka. Wow, taksówka. Taksówka, Mr. Taxa. A teraz tutaj. I uwaga, pierwsze okrążenie zrobione właśnie, ten fajny ruch na mecie jesteś już. No jeszcze nie, ale spokojnie sobie prześcignę cię, bo oczywiście nigdy nie dasz forów. O, co jest? Ło, aż cię wywaliło. Ale Simon mi nigdy nie daje forów, mimo że to jest odcinek, to on musi wygrać zawsze, bo ma dużego. Lewo, nubku, nara. Ej, Faruk, może na wcześniej pojem jechać? Simon, masz dużego. Dobra, teraz lewo, teraz tutaj. Co się dzieje z tym autem? Wyprzedzam nubka, lewo. Dobra, wyprzedzam drugiego nubka. Prawo, nie, prosto. Nie, patrz na to. Wow. Wyskoczyłem poza wyścig, Simon. Dobra, Fajrówku, jadę dalej, bo mój klient będzie pierwszy. Nie, nie, nie. Zostało 80%. Ej, zaraz, tu jest skrót? Od kiedy? Ej, last checkpoint, checkpointy zrobiłem. Co my robimy? Janusze biznesu znaleźli sposób na skrócenie wyścigu. Dobra, teraz tutaj, okej. Okay. Ostatnia prosta została, widzowie. Ostatnia. Wow, jak to skoczyło. Teraz w tę stronę, dawaj. Maksymalny speed. Czy ja wygrałem z Simonem? Tak. Let's go. Ale po prostu to było niesamowite. Więc kogo pan wybiera? Ja osobiście wybieram ciebie. Wow, czyli dostanę $1 000 000? Tak, ale najpierw mnie podwieź. No tak, dobrze, proszę. Okej, widzowie, to czas go co tam się dzieje? A więc teraz armię taksówek zablokować go, bo kradnie nam klientów. Taksówki? Czy to jest jakiś zlot taksówkarzy? Fajrobku, nie, to nie jest zlot, to jest blokada twoja, byś nigdzie nie pojechał. A ja przyjadę tędy, nara. O nie, dobra, gonić go. Taksówki mnie nigdy nie powstrzymają, bo ja mam najszybciej. O nie, jednak mnie powstrzymają, oni są szybcy. Chodź tu, Fajrobku. Co jest, co ja mam szybką tą furę? O, jak się wywalił. Dobra, spokojnie, gdzie cię podwieź? Na blok. Co, na blok? Dobra, spokojnie, spokojnie, dam radę. Uwaga, jazda do przodu. Wow, 5 na godzinę, to jest niesamowite. Tutaj tędy. O nie, oni tu są. Oni są za szybcy. To ma to samo auto, co ja? Bratku, bra. Dobra, tędy. O, wróciłem się, nieźle. Dobra, kliencie, teraz tutaj schowamy się za uliczką. Nie zobaczą nas. O, i teraz szybko. Chodź, wsiadaj tu. Tutaj, dawaj. Ej, chłopaki, on tam odlatuje. Co to jest? Wracaj tu. Dobra, dojemy. Na ranówki. Let's go. Ale jesteś super taksówkarzem. Ej, zaraz, chyba ktoś tam siedzi na tyłek. Jak to? O nie, serio, dobra. Na spokojnie, wzrastamy wyżej, wzrastamy ponad chmury. I proszę pana, czy tam jest już pana na cel tam najwyżej? Tak, ale skocz stał pod samochodem, o to mi chodziło. Okej, okay. Tylko on już za nami leci ten helikopter, tam jest chyba. Tak, tam jest. O nie, ci taksówkarze są zbyt dobrzy. O, dobra, tutaj. Najsowo, teraz wysiadamy, tylko trzeba wyskoczyć. Proszę pana! O, prawie, dobra. Teraz proszę wsiąść do mojego auta, Apollo. I nie, oni tu już są, uwaga. 3, 2, 1, jedziemy. Dostanę $1 000 000? Tak, dostanie pan. To był najlepsza przejażdżka w moim życiu. Ten dzień był udany. Zrobiłem $1 000 000 i po prostu dobry mam dzionek, co? Zabieram tę furę. Ej, co jest? Ta pani właśnie mi ukradła moją furę za $1 000 000, naprawdę. I straciłem w biały dzień $1 000 000. Oh my god. Ale spokojnie, widzowie, ponieważ teraz wymienimy furę na coś mocniejszego. Jak dobrze wiecie, najszybszą furą jest Devil 16. Kosztuje on $12 000 000 i kupiłem go za 40 tysięcy robów z ulepszeniami, więc mamy go. Teraz przemalujemy go na kolor taksówki. Pyk. I weźmiemy sobie Underglowa. Zobaczcie, jak to wygląda. Każdy będzie chciał się przejechać tą taksówką. Okej, widzowie, teraz sprankuję ich, że to jest moja taksówka. Uwaga. Hej, dziewczyny. Wsiadajcie do taksówki. Jedyne 20 zł za przejazd. Co to jest? Ja 20 zł za to nie. No to jest okropne, człowieku. Jaki ogadaj, Jezus, jesteś okropny. U mnie 1000 zł. Oh my god. Daj mi zmniejszkę. To wsiądę. Proszę. Uwielbiamy cię. Taksówka zarobista jest. Ale spójrzcie teraz na to. Boom. Co, jeszcze to jest najszybsze auto w grze? Nie wierzę, ja chcę tutaj, proszę. 10 zł mam już, ciebie wyjmuję. Nie, teraz oferta się zmieniła. Teraz nigdy, wow. Ale spokojnie, i tak jest wolniejszy ode mnie. Jak to? Dobra, chodź, wsiadaj. Podwiozę was szybciej. Dobra, więc ten, kto dowie się pierwszy klienta, ten wygrywa. Okej, okay. Gotowy, Simon? Gotowy, Fajrobku. 5, 4, 3, 2 i 1. Go! Co jest? Jak ja cię wyprzedziłem? Dziewczyny, nie przejmujcie, spokojnie, zaraz się rozwali. O nie, miał rację. To nie jest dobra opcja. Simon nie wygra z najszybszym autem w grze, przecież to jest niemożliwe. O nie, Fajrobku, rozwaliłem się cały już na drobny mak.
bo ktoś tu nie umie jeździć, nubeczku. Dobra, teraz tędy. Sorry, Simon, jak się tak to nazywałem, ale po prostu jesteś nubeczkiem, który nigdy mnie nie wyprzedził, co nie? O nie. Simon, chyba ci rozwalę. Ej, jesteś tutaj nubkiem. Ej, ja mam beczkę siebie. Ej, i mogę ci powiedzieć, że nie jesteś moim przyjacielem? Nie, no jesteś. Dobra. Zaraz, Fajerbku, czemu jak byłem pierwszy powiedzieć, że jestem, jak drugi, to nie? Simon, lepiej patrz na to, bo ja ci wyprzedzam, bo mam najszybsze auto w grze, który idzie 600 na godzinę. A twoje około 400... to nie widzę, bo jestem na pierwszym miejscu. Co? Ej, dobra, nie. Wywrócił się. Simon, kto jest nubkiem? No Fajerbku, masz fury za 14 milionów. Dobra, widzowie, Simon jest przede mną, ale na spokojnie go wyprzedzę. No nie, teraz jest taka wielka prosta. O, Simon, prawie się wywaliłeś. Dobra, teraz tutaj. O, pyk. Ej, Fajerbku, masz zakład za 1000 Robux. Chyba ktoś ciebie... Co jest? Jak on mnie wyprzedził? Dobra, o nie, wywaliłem się. Nie, to jest nie fair. Nie. O nie, dobra, wyprzedzam go. O, zagrad, jestem pierwszy. O, co jest? Najszybszy auto w Polsce. Nie, checkpoint, cofam mnie, nie. 2, 1. Okej, widzowie, więc podjeżdżamy do pierwszej osoby. O, cześć. Okej, może chciałbyś się przyjechać i zostać moją przyjaciółką? Ale ohydny biedak, co to za auto? Mamo, nie było lepsze, to Audica. Ale czekaj, czy ty mnie lubisz ze względu na to, że mam tanie auto, naprawdę? Tak, może chcesz się pościgać tym gratem? Jak ktoś przegra, to skacze z mostu do wody. Ale serio, ja jakby nie mam szans. Wiesz, jakby mam słabe auto i jakby chciał tylko być przyjacielem. Jaki biedak. O, to ma przyczepę i w ogóle czemu to się tak otwiera słabo? Dawaj na wyścig, nubku. No dobra, w takim razie mogę się ścigać. To odliczę do 10, dobra? 10, 9. Okej, widzowie, teraz ja szybko zmienię auto. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. I ostatnie moje słowo. Poczekaj sekundę. Dobra, widzowie, teraz zmieniam auto. Pyk. Dobra, jestem gotowy. Zaraz, co? Start. Dobra, uwaga, wyprzedzamy ją. Ej, co ty robisz? Jak ty to zrobiłeś? Czemu masz najszybsze auto? Widzowie, co się dzieje? Dobra, damy jej wyprzedzić. O. Ej, wyprzedziłam cię, haha. I uwaga, teraz uwaga, patrzcie na to. To jest najszybsze auto w grze, więc 3, 2... 400 na godzinę? 500? 600, 700 zaraz będzie. Wow, co tu się dzieje? Wygrałem ten wyścig na bieżąco po prostu. Wow, to auto aż jedzie bokiem. Co jest, ona gdzieś w tyle została? Już zwolniłem, bo wygrałem to. Jak ty to zrobiłeś? To nie. Możemy być może chłopakiem, dziewczyną albo przyjaciółmi? Nie, gościu, ty nie chciałeś być moją przyjaciółką nawet przed chwilą. Dobra, stawaj tutaj i skakujesz. No ale serio, Fajron, bądźmy razem czy coś. Nie, niestety nie, ponieważ nie lubiłaś mnie, jak nie miałem pieniędzy, więc teraz musisz niestety skoczyć. Więc proszę, do wody i tam po prostu przeżyjesz, sobie skoczysz. Okej. O, jest tam! Dobra, to było mega śmieszne, widzowie. Okej, widzowie, więc teraz mam Audicę, która jest też mega tania i podjeżdżamy do jakiegoś gangu. Ej, to jest Simon! Fajerbobek, weź ten dotyk, bo mi przypał robisz! Ale jak to? Simon, to jest dobra furka, zobacz. Nie, Fajerbobek, zobacz to, o nie! U mnie na wsi jeździ dobrze. Kolego, nie patrz proszę na niego, weź się odwróć, co ty zrobiłeś? Wiesiek płakał, jak sprzedał, ale zaraz, Simon, czy ty nie lubisz mnie, dlatego mam słabą furę i ona się... Fajerbobku, zobacz, ta fura kosztuje milion, ta pół, a ty przecież... Już nie wiem, co to jest, jakiś traktor? Zobacz, jaka maska fajna. Fajerbku, weź to zamknij, bo zaraz każdy się będzie śmiać. Okej, serio, Simon, odwróciłeś się ode mnie, bo mam słabą furę. Haha, może chodź z nami na wyścig, nubku. No dobra, panowie, to jedziemy na Sandy Shores. Dlatego, Fajerbku, zacząłeś z tym złomem swoim zrobić. Co to jest? Simon, jednak mam super furę. Komu ty to ukradłeś? Jak to ty masz super furę? Gościu, nie spodziewałem się tego, co to ma być? Patrzcie na to. Ale nas odstawił. Nie chcieliście być moimi przyjaciółmi, to nie. I Fajerbku, będziesz ten fajniejszym przyjacielem. Nie, Simon, już nie. O, dobra, teraz tutaj. Skoro nie chcieli mi, jak byłem biedny, to teraz nie będą mieli mi teraz. Ej, Fajerbku, byłem od początku, pamiętasz? On mnie zaraz wyprzedzi, bo z nią umiem kierować. Taka furka, tak nubowsko jeździ. O, dobra, i uwaga, teraz. Nara, nubku. Fajerbku, jestem pierwszy. Nie jesteś, zwłaszcza to. No Fajerbku, zatrzymaj się, proszę. Ile to jedzie na godzinę? Lepiej zobacz to, 600 na godzinę, widzę. To jest niesamowite. Po prostu na prostej to rozwala. Fajerbku, jak ty jesteś taki szybki. Wow. I teraz skręcamy w lewo. Proszę, prosto. Kończymy, nie. Jezu, prawie dostałem zawału, widzowie, ale mi się udało. I Simon, niestety nie wygrałeś. Trzeba było się ze mnie nie śmiać.
Widzę, pamiętajcie, Fajrówku, wiesz, Tim, ja i Jerry, najlepsi przyjaciele i ty. Tim, ja, nie my. Okej, widzowie, teraz mam plan kupić mega słabe auto rodzinne i je teraz kupujemy, bang. I podjedziemy do Jerry'ego, czyli największego sknerusa, który stoi tam ze swoim autem i zobaczymy, czy mnie polubi. Jerry, fajne ma sportowe auto. O, to w ogóle jest jakieś takie brudne, czy złote, o co z nim chodzi? No, przemalowane na złote, zobacz, fajne chyba, nie, chyba nie oceniasz mnie po moim majątku, co nie? Czekaj, czekaj, co ty mówiłeś? Dobra, nie mogę w ogóle patrzeć na ten samochód. O, Simonek, to jest dopiero furka. O, Jerry, no, Jerry, no, myśli, co? Ale czekajcie, chłopaki, czy wy mnie nie lubicie ze względu na mój majątkowy stan? Co ty, oczywiście, że nie. Tak, oczywiście, że tak, jednak dobra, Simon, dawaj do tej fury, idziemy na wyścig jakiś. Ale panowie, może ze mną będziecie ścigać? No bo, no dobra, jak chcesz na wstępnym Jerry możemy graczali. No właśnie, to będziemy tyłem jechać lepiej. No to sobie, daczku, dawaj tutaj na ten wyścig, bijamy się ścigamy. Czekaj, bo mi chyba auto się psuje. O nie, stanął. Jak się psuje, no podjedź chociaż tutaj do przodu kawałeczek. Ej, czekaj, dlaczego to już w ogóle jakiś inny samochód teraz, Fajru? Co tu się stało? Jerry, to jest jedno z najszybszych. A nie, sorry, to jest najszybsze auto w grze. Jak najszybsze w grze? Skąd ty to masz w ogóle? 40 korób kosztowało, 3, 2. Dobra, tak łatwo ci nie dam, lecimy, jeden start. Ej, co tu się stało? Nara. Jaki on jest szybki. Dobra, widzę, ja nie wiem, czy poczekać na Jerry'ego, czy nie. Dobra, poczekamy na niego chwilę. O, tutaj chyba się wali na zakręcie. Wiesz co, ja myślę, że i tak cię jeszcze dogonię. Spróbuj. To nie jest Jerry, to jest bot. Dobra, ja tu teraz jestem, no, siemka, prześcignąłem cię. O. Jaki nubek, nie znajdę checkpointa. Ej, checkpointa nie wziąłem, co tu się dzieje. Jaki nub, dobra, wyprzedzamy boty, bo mi wyprzedziły boty. Dobra, i wyskok, wow, co jest z tym? Dobra, teraz w tę stronę, pyk, zaliczamy to, pyk. Jo, wyprzedziłem cię. Dobra, teraz tędy. No co to ma być w ogóle? Dobra, spokojnie, spokojnie, ponieważ ja wszystkich wyprzedzę. Dawaj, 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 dawaj. I teraz będzie wielki zakręt w prawo. Dobra, czy wyprzedzę bota? To jest pytanie. Nie, checkpoint! Dobra, proszę, wyprzedź go. Tutaj, dobra, i widzę bota, widzę bota, widzę bota. Dawaj, 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 dawaj go. 90%! Wyprzedzę go. Dałem radę, dałem radę. O, jedziemy do przodu. Tak, chyba dałem radę, zobaczymy. Zobaczymy. Tak, wygrałem to i to z jakim prędkością. Let's go. Okej, widzowie, więc zostawiam moją furkę przed domem i idę sobie spać, bo trzeba drzemkę przed YouTube'em. O. Ej, Jerry, zobacz, tu zostawiam furkę przed domem. To co, hasę pożyczymy? Ta furka kurde, jakieś 40 tysięcy robuxów, Simon. Jerry, jakby to zabierzemy, będziemy 40k na plus. Dobra, wsiadam. Dawaj, bierz to. Ale mu zabierzemy. Dobra, to ja zabieram naszą furkę, odjeżdżamy stąd, Simon. Dawaj, ten szybko, jak to mam przyspieszenie. Zaraz, co się tu stało? Gdzie jest moja fura? Nie, co jest, chłopaki? Czy oni mnie okradli? Widzowie, jadę do nich i muszę to odzyskać. Simon, dawaj. Fajrówku, co ty masz za całą furę, ziemniaki? Jaka fura? Chyba ze złota cała mi się okradli wydaje. Okradliście mnie. Simon, czemu ty idziesz moją furą z Jerrym? To jest nie fair. No Fajrówku, bo chcieliśmy 40 tysięcy robux. Ja ci kręcę. Dobra, to widzowie, ja muszę teraz upgrade'ować auto, żeby ich pokonać, bo teraz mnie to nie lubią. To będzie szybkie zwycięstwo. Bra. Ale to ma speeda, ja nie mogę. Dobra, widzowie. Ładnie tylko. Jest szansa jeszcze wygrać tą taczką. No nie. Ej, Fajrówku, to fajnie się wywala strasznie. Dobra, jedziemy. Okej, tędy. Ale tu się liczy skill, a nie. Wow! Dobra, ej, może ich wyprzedzę, widzowie, jest szansa. Dobra, jedziemy tędy, lewo. Brawo. Ej, to auto jest nawet dobre. No, trochę tanie. Dobra, jedziemy tędy i wyskok. Wow, Jerry się, Jerry spadł. Już jest wszystko dobrze, lekka rampa była. Dobra, teraz tędy. Dobra, wyprzedzam Jerry'ego. Jakim cudem? Ej, skąd, jakim cudem? Jerry mnie nie dogonię 100%. Simon, jak wygram, to dajesz mi furę, już. Wow, okay, tędy. To, Jerry, nie mogę dać się wygrać. Jestem dobra, pierwszy. Się... Nie, nie, oni mnie wyprzedzają łatwo, ale jeszcze jest szansa. Dobra, no, Simon. Co jest, wyleciałem z toru. Simon. Ja chyba też, co tu się Simon dzieje? Dobra, ja też wyleciałem, ale może ich wyprzedzę. Tu się teraz dzieje, chłopaki, ostatnia prosta. Nie, no co jest? Dobra, 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 damy radę, widzowie, damy radę. Ponieważ ta furka jednak się umie rozpędzić, bo to jest grat mojego dziadka. O, Jerry, nie umie wyprzedzić. Teraz tutaj. O nie, nie trafiłem. Haha, nie trafił w rampę. Dobra, teraz tutaj. O, wyprzedziłem Jerry'ego, teraz na skok. Oby trafił. Ale poleciałeś daleko. Dobra, Jerry nie trafił. No nie, czy ich wyprzedzę? Dawaj, 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 dawaj. Jerry! Zakręcie, o! Dobra! Ej, co jest teraz? Jestem! Pierwszy! Zaraz po bocie. Let's go! Nubki i tak nie wygrały. Okej, widzowie, odzyskałem swoje auto, ale teraz kolejny prank będę udawać bezdomnego i podjadę prosto pod Simonka jakoś bogato
dziewczynę jego i zobaczymy, czy mi dadzą kasę. Uwaga. Halo, dzień dobry, czy dałbyś mi jakąś złotówkę? Jestem bezdomny. Panie, widzę panią bezdomną, niestety nie mam, no bo mi ktoś furkę zabrał za 40 karobux. Ale przecież ty masz McLarena, a twoja dziewczyna ma jeszcze lepsze auto. Ja jej nie znam. No panie biedaku, naprawdę nic nie mam. I jakby pan mógł, to niech pan lekko odejdzie ode mnie troszkę, proszę, dobrze? Ale czemu, mam słabsze auto? Pan ma go kartę, to nie jest auto. Aha, ale czekaj, zróbmy wyścig. Dam panu 100 zł, jak pan wygra. Zaraz, 100 zł? Tak. No to dobra, za takie majątki to będę się ścigać. No dobra, no to gotowy? Jedziemy prosto do końca miasta, okej? Ale proszę pana, go kartem nie można. Dobra, daruj mi, nie mam nic lepszego, bro, dobry człowieku. Dobra, to dawaj. Dobra, 3, 2, 1, go! Okej, widzowie, on teraz myśli, że jest lepszy ode mnie, ale zaraz zmienimy sobie auto na lepsze, ponieważ zaraz założę najdroższego samochoda. Więc uwaga. Ej, panie biedaku, może panu fory dać? Okej, dobra, i teraz szybko zmieniamy. Teraz... Hej Simon, ile jesteś dalej ode mnie? Panie biedaku, tak o 100 tysięcy kilometrów. Okej. Dobra, widzowie, on nie wie, że ja już jestem w takim aucie. Dobra, dobra, jadę, jeszcze go nie widzę nigdzie, bo chyba miał trochę czasu na odjazd. Uwaga. Widzę go, tam jest. Dobra. Co to było? Dobra, idziemy dalej do miasta. Jaka to jest prędkość, Kościoś mnie złapał fotoradar. I chyba wygrałem ten wyścig, bo jestem tak szybki. Aż mi loguje gra. Dobra, wygrana. On jeszcze jedzie, bra. Ej, zaraz, skąd pan taką furkę miał? Czy mogę dotknąć? Proszę, nie, panie Simonie. To ja, Fajrod, i sprawdzałem, czy lubisz bogatszych czy biedaków. Fajrobku, no po prostu ja serio nie mam. Ale twoje mogę zabrać. Nie kradniesz, bra. Okej, widzowie, teraz zrobimy pranka na Jerem. Cześć, chłopaku, mogę się przyjechać z twoim autem? Co to jest, jakiś ziomeczek z gokardem? Przecież nie można się gokardami ścigać. Dobra, to ja wsiadam do ciebie, Jerry. Jestem ładną dziewczyną. Dobra, wsiadajcie. Aha, czyli wybrałeś jakieś, kurczę, losowe osoby przeze mnie, oprócz mnie? Jestem twoim kolegą, ale Jerry. Ale ty jesteś w ogóle? Dobra, z takimi bidoczkami tu się nie zadajemy, narka. No, ale chodź do mnie, stary. Wiesz co, jeśli tak bardzo chcesz, to możemy zrobić wyścig, ale na pewno go przegrasz, nubku. No dobra, no dawaj. No, Jerry, jesteśmy chyba już. Ale to będzie prosty wyścig. Ej, co się stało z twoim samochodem znowu? Jerry, tak naprawdę to ja, fajnie. Ej, no nie, dobra! Ale teraz mam lepszy zawód niż ostatnio, czemu taki szybki jesteś? Ej, dobra, Jerry, może ci dzwonić, co? Ej, zaraz, no to będzie meta! Nie, to będzie meta! Dobra. Ej, nie, dobra, stój, no co to ma być? Nareczka, Jerry! Czuję się oszukany! To jest po prostu najszybsza trasa! Oh my god! Jupi! Już jesteś na mecie, ej, dobrą dojechał! Ezunia! Okej, widzowie, teraz mam plan, zacznę łamać prawo przed tymi policjantami w tym samym aucie, oni będą myśleć, że mnie dogonią, potem zmienię auto i ich rozwalę, dobra. Hejka, policjanci! Ej, proszę pana, pan wiesz, tu nie można zawracać? Ale mnie to nie obchodzi, jeżdżę między wami. On pod prąd jeździ, zaraz zaczniemy cię gonić! Nie, poczekajcie, jeszcze jestem biedny! Ale to cię nie upoważnia do łamania prawa! Nie, ale ja jestem biedaczkiem. Dobra, walnę ci w auto, pu! Już za dużo gonimy go, chłopaki, wjeżdżaj na dobra. Dobra, jedziemy do przodu. I tak chwilę zmieniamy auto. 3, 2, oni są blisko, co jest? Wjeżdżaj na pobocze, albo cię spytujemy. O nie, złapaliście mnie. Teraz trafisz do wyjścia na 200 lat. Ale jak 200, to nie było warte 200 lat. Pan oficer Sherman Simon Makrela. Ale wiesz co, jestem szefem policji, więc mogę robić co chcę. Więc 300 lat jednak. 300, widzowie, ja nie poznam moich dzieci. Dobra, mam plan, dobra, to dam tylko go dowodzik, czekaj. Dowody to pan nam rzuca zaraz. Chłopaki, nie poddajemy się, gonimy go. O nie, 4 wozy, 5 wozów mnie goni. Spokojnie, mam plan, widzowie, ponieważ znam tę mapę jak własną kieszeń i trzeba tutaj wjechać na górę. Dobrze, masz dziurawe kieszenie, zjedź na pobocze. Nie mam dziurawych kieszeni. O, zaraz kręcimy tutaj i... Dobra, tu jest rampa, oni jedą za mną, zobaczcie. O, i teraz zjeżdżamy w lewo. Oj, co zaraz, chłopaki, musisz wyskoczyć. Jo, jakie nubki. Ej, zaraz ostatni został. O, dobra, zagryzam mu drogę i spadł, jakie nubki. Dobra, mam go tutaj, jest na południowy zachód, wschód jedzie, go nie ma. Dobra, ja mam walony, łops i nere. Dobra, zrobimy rejsa, jeżeli wygrasz, to ci odpuścimy, ale spróbuj przegrać, to trafi tobie się na 1000 lat. Nara. Dobra, idziemy do przodu. I wyprzedzamy. Jeden, drugi. O, trzeci. O, Simonek tutaj widzę. Oj, co jest? Przywalił mi. Dobra, to skręcamy w lewo. Driftik. Teraz tutaj. Dobra, teraz będzie w prawo. I tutaj, za Simonem. Nara. Nie, chłopaki, on mnie przyścignął, ale dobrze wyleciał. Nie ma szans. O, teraz w prawo. Znowu wyleciał. I tu. Trzeci raz wyleciał.
Nie mów tak, bo się wygrywam z tobą. Jestem pierwszy. I teraz jedziemy na skok. O nie, on jest za mną, on jest za mną, on jest za mną. Geronimo! Wow! O nie, tu jest checkpoint. Nie. Ale go wyrzuciło, jestem pierwszy! Co jest, oni mnie rozwalają? Dobra, widzowie, czas przyspieszyć turbo. Turbo! Rybku, jak coś nie hamuj, tu nie ma wcale zakrętu. Dobra, widzę Simona albo jakiegoś policjanta. Jest teraz do fulla, nara. Fajrupku, w lewo trzeba skręcić, pamiętaj. Pro! Co jest? Tego się nie spodziewałem totalnie. Ale dobra, i tak mnie nie wyprzedzisz, ponieważ mam najszybsze auto w grze. I teraz rozpęd na max, już w ogóle zgubiłem Simona gdzieś za mną, więc chyba to wygram. Dobrze, tak, proszę. Ja daję się fory, gościu. 10 Horrocks mi odjeżdża. Dobra. Nie, wypadnij. Simon, 5%. Proszę, no moje 10 kanałów odjeżdżę do Fajruku, przywal, błagam cię, do Fajruku, nie pójdę do więzienia, no przywal. 2%, nie! Przywal, no nie! Jest, wygrałem, let's go, na, nie ufałeś biedakowi, to teraz zaufaj. Okej, widzowie, widzicie tam tą grupkę dziewczyn, one wszystkie tańczą, podjedziemy tam i spytamy się, czy chcą być moimi przyjaciółkami, uwaga. Cześć dziewczyny, ogólnie mam super furkę, taką od babci dostałem, no i czy chcielibyście może wejść do mnie albo coś? Jakie, co to jest za gówienko? Jezu, to się chyba rozpada. Myślisz, że tu będziemy siedzieć? No, dawajcie, zobaczcie, fajnie jeździ. Co to jest w ogóle? Gościu, my tylko dla beki to jesteśmy na cieniu, lubimy biedaków, Alony. Zabierz nas gdzieś. Czemu tak do mnie mówicie? Pokopać mu auto, dziewczyny, on jest lamusem. Jak pokopać? Przestańcie mi kopać auto. Bra, co jest z nimi? Pokażemy mu, co to są fajne auta. Zrespcie, dziewczyny, auta. No i zrespię, jedno. To jest mega drogie Lamborghini. Teraz moje, no i teraz moje. Zobacz na to, Fireout, wszystkie mamy drogie fury za ponad pół miliona. Ale skąd wy macie na to kasy? A mogę z wami jeździć jakoś albo coś? Coś cię boli, gościu. Ty z nami? Nawet nas nie dogonisz. Dobra, to umówmy się tak. Zjadę tym autem do sklifu, jeśli przegram, a wy zjedziecie swoim, jeśli przegracie. Ty kurde, nigdy nie wygrasz, gościu. No dobra, dawaj na wyjście. Dobra, dziewczyny, on będzie tak łatwy do rozwalenia, że to szok. No, wiecie, jakby... No, nie jest to najlepsze auto, ale może wygram. Ty nubku, biedaku, nie. To auto ci się trzęsie, gościu. Bo ja się boję trochę tego wyścigu. Dobra, widzowie, zaraz zrespię moją najdroższą furę, tylko niech one zaczną. Dobra, 5, 4, 3, 2, 1, go! Okej, jedziemy. Haha, biedak jest wolny. Ej, zaraz, dobra, może ich chwilę wyprzed... Nie, jestem za wolny. Bratku, zobaczcie, jak one odjechały, co się tam dzieje? O, dawaj, jeszcze może na speedzie wyprzedzę jakoś... No nie, dobra. Widzowie, zmieniamy tylko szybko auto. Pyk, pyk, najdroższe i... I co jest? Dalej, jedziemy. Oby je wszystkie wyprzedzić. Dawaj, jak się zdziwią. O, dobra, jedna się waliła, nad nią jeździ, co jest? Dobra, gonimy ich. Pierwszy wyprzedzony, nice. Drugi, nice'owo. Trzeci, czwarty. Jak ty to robisz? To jest nie fair. Oj, na luzaczku. Jest tutaj na elegancką. Jest tutaj bardzo fajnie. Jest bardzo mega. O nie, wypadłem. Ona też wypadła. Dobra, widzowie, zawrócę i tak ich wyprzedzę. Teraz maksymalny sprint. Jedna wyprzedzona, jeszcze druga. I druga, uwaga. I trzecia. O, dawaj, jest, wyprzedziłem je. Łatwo. I teraz idziemy do końca drogi, czyli tutaj już będzie gdzieś koniec. Bam. Widzowie, kupiłem sobie taką brykę i teraz się pofleksujemy. Hejka, zobacz na to. To jest mój Passat, on jest mega dobry. O, siemanko. Ej, nawet spoko ta fura. Ej, Farubku, co ty tu odpalasz? I tak nie masz podjazd do mojego. Ale mam nową furę, wsiadam do ciebie, Simon, wolę ciebie. Dlatego nara, Fajrubka, my odjeżdżamy. Czekajcie, czy on właśnie ma lepszą furę ode mnie? Ale widzowie, tak naprawdę to wszystko to jest prank. Ponieważ widzowie, ja w ekwipunku mam ukryty samochód za 300 tysięcy chyba. I on jest mega szybki. Teraz udaję biednego, żeby sprawdzić, kto tak naprawdę jest prawdziwym przyjacielem. Okej, widzowie, podjeżdżamy do tej grupki milionerów. Ale oni mają fury. Tak, milion złotych kosztowała ta furka. Zaraz, co to wziął za śmietnik? Cześć koledzy, czy dalej chcecie może jakiś, nie wiem, ze mną pobawić się, czy sobie ocenić moje auto? Na ile oceniacie? Airbobku, odjedź stąd, bo to jest milion za 100 tysięcy, nie rób mi wstydu! Wstydu, ale jesteśmy przyjaciółmi chyba, Simon. No zobacz, garść się otwiera. Jesteśmy, ale Airbobku, to otwiera, klapa od śmietnika tak się otwiera. Odjedź tym stąd, proszę cię!
Aha, czyli te moje siedzenia też nie są fajne, no zobacz, jakoś to jeździ. O, chyba się rozwalił. Czyli nie mogę być waszymi przyjaciółmi? No Fajrubku, jesteś moim najlepszym przyjacielem, ale nie przy dziewczynach, proszę, nie rób mi wstydu. Aha, dobra widzowie. Simon, w takim razie przy wszystkich, wraz przy dziewczynach, wyzywam cię na wyścig, ja versus ty. Haha, Fajrubku, to nie masz szansy, że Audi RS3, 400 koni, 5000. Okej, Simon, w takim razie ja jestem gotowy. 3, 2, a czekaj. O, coś mi się chyba zrespiło, Ej, swój śmietnik przefarbowałeś? Fajrubku, to już nie jest śmietnik, skąd ty to masz? To kosztuje parę milionów. Nie pytaj, zaczynamy wyścig. O nie, po co się zakładałem? Dobra, 3, 2, 1, start. No dobra, teraz chwilę jedziemy wolniej niż Simon. O, i co Fajrubku, ale coś w tyle. O nie, Simon, jak ty nas wyprzedziłeś, mnie i moich widzów. Wyprzedzimy Simona, więc uwaga, jedziemy tędy. Skok na drogę, wow. I teraz full speed. 200 na godzinę, 300 na godzinę zaraz będzie. Dawaj. O, teraz przypadkowo kompletnie włączymy i kaszę lewą stronę, by nikt nie wyprzedził teraz. Dobra, dobra, jedziemy do przodu. Nie, no co to było? Let's go, Simon nie ogarnął, że jestem tak naprawdę ukrytym milionerem. Jak to szybko jedzie, 400 na godzinę, widzowie, zobaczcie ile my zarabiamy. Mamy już 30 tysięcy, bo jak się tutaj jeździ, to się zarabia. Uwaga na maksa, jedziemy, 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 jedziemy. Wow, boom. Simon, i co, wygrałem z tobą, żuźmieszku. Nie słyszę, Fajrubku, nie słyszę, McDonald's do mnie dzwoni, nie mogę teraz. Aha, teraz będę ci bulować, bo jestem szybszy. Dobra, Fajrubciku, tak szczerze, jeżeli to jest moja jedyna fura, to się mylisz, patrz na to. Zaraz, ty miałeś droższą i ukrywałeś ją? Nie tylko ja, chłopaki, podjedźcie tutaj, proszę. Chłopaki? On ma gang bogatych ludzi. Ej, co wy robicie? Czemu to ko mnie jeździcie? Dobrze, chłopaki, trzeba troszkę go spulować, bo wygrał wyścig ze mną. Nie tak. Ej, chłopaki, nie śmiejcie się. No to Fajrubciku, może teraz wyścig? No dobra, o nie, widzowie, mam auto za 100 tysięcy, oni za parę milionów. No dobra, spróbujmy. Dlatego Fajrubku, 3, 2, 1 i start. O, zaraz, dobra, jedziemy. Ej, wyprzedziłem ich, haha. Nupki. Ej, nie spodziewałem się tego, że moje auto jest szybsze. Fajrubciku, bo ty trzeba umiejętności, o pyk. O, ja. Dobra, moje auto jest szybsze, zaraz. Nie, ono szybsze. O, dobra, panowie, nie dam się, ponieważ niby moje auto kosztuje 100 koła ich miliony, to i tak się skill liczy. Dawaj. Nie wyprzedzicie mi tymi McLarenami, ja mam Porsche. Dobra, dalej. A, chyba nie dobra, ale z nimi wygrać, mam gorsze. Fajrubciku, może na wstecznym pojechać? O, nie hejtuj mnie, Simon. Sejbubeczku, dobra. Ej, wyprzedziłem go, dobra, teraz Simona, dobra. Jedziemy, wow, pierwsze miejsce. Dawaj, Fajrubciku, lecisz dalej. Teraz tędy na skróty, wow. Co to było? O nie wyprzedziłem. Nie, ze skrót, Fajrubciku, wow. Dobrze, wyjechał, dobra. Aj, zaznaczyłem checkpoint, tak, dobra, czyli jestem prawie na prowadzeniu. Dobra, jedziemy, widzowie, wyprzedzam ich. Pierwszy, drugi, trzeci. Co ty robisz? Ej, zaraz, co jest? I do końca. O, na spokojnie, widzę, żeby tylko nie było. Chłopaki, nie dorają do tego, szybko, turbo. O nie. Dobra, 5 minut, 5% znaczy. Dawaj, jestem pierwszy, dalej. O nie, Simon, nie. Dobrze, chłopaki, wygrywamy z nim. Czy ja przegram z każdym? Nie, trzecie miejsce, bratku, no. Co to ma być? Fajrubku, a coś się stało twoją furką, czy co teraz? No, straciłem ją po tym wyścigu. Ale bieda, kodicz, Simon. Aha, nazywacie mnie tak, no dobra. Ale widzowie, my się nie poddajemy, sprzedajemy moją furkę za 36 tysięcy, zbieramy rewardsy. Wow. 200 koła dostałem z rewardsów. Let's go i zobaczmy, co będę w stanie ku Fajrubku kupić. Uwaga. O. 200 tysięcy to będzie? Albo jednak nie, dokupimy za robuxy milion dolarów, czyli będziemy mieli łącznie milion, pyk, i kupujemy ten samochód, wow, ale to będzie epickie, pyk, kupiony, wow, to jest przeepickie po prostu. Okej, widzowie, więc teraz ja kupiłem sobie traka znowu i podjedziemy do tej tutaj dziewczyny i zobaczymy, czy nas polubi, uwaga. Hej, zobacz, mam traka, chcesz być moją przyjaciółką? Gościu, wypadł, jesteś okropny, ohydny, albo wiesz co, dla Beki dawaj rejs, pościgamy się. No dobra, mam nadzieję, że wygram moim super auto 3000. Beznadziejne auto, gościu. Widzowie, ona nie wie, że ja mam super furę. Dobra, no to chodźmy na Sandy Shores. To będzie fajne, dawaj. Okej, no zobaczymy, jak tam twoje. Fajro, czemu ty masz takie dobre auto? Tak naprawdę ukrywałem przed wami, że mam najlepsze auto z was wszystkich. To jest najszybsze i najlepsze auto, uwaga. Zobaczycie to teraz. Jak wyprzedziłem wszystkich. Dobra, jedziemy.
jak są w tyle, co jest? Wow! Dobra, na spokojnie, Fireroot, nie rób zbyt pochopnych ruchów, bo jeszcze możesz przegrać. Dobra, tędy, teraz robimy skrócik, pyk. Okej, okay. o nie, dobra, wziąłem checkpointa, teraz tędy. Nie, Simon, spadaj! Ten. Dobra, spokojnie, bo to auto jest mega szybkie. Więc idziemy tutaj. O, wow! Boom! Dobra, jedziemy teraz w lewo. I na wprost, wyprzedzamy teraz tego, wow! Teraz tego, wow! Dobra, dawaj. O, jestem pierwszy! I to mega szybki. Dobra, teraz tędy. Dobrze, Fireroot, nie poddawaj się, bo w śmietniku śpię. Jestem pierwszy, na. W tym czasie ktoś mnie wyprzedził, więc mega skok! Boom! Dobra, jadę. Oni są gdzieś w tyle, jestem pierwszy. Czy będę pierwszy na końcu? Wow! Jestem pierwszy i wygrałem to. Oh yeah! Ale byłeś super, Fireroot, wygrałeś ze mną. Mogę do ciebie wsiąść? No nie wiem. Dobra, widzowie, zrobimy mi pranka. Tak, wsiadaj. I teraz co, jesteśmy przyjaciółmi nagle? Tak, jesteśmy przyjaciółmi. No dobra, w takim razie. Nara, bo nie byłoś! Gdybym biedny. Aha, to było chamskie. Dobra, jedziemy. Zaraz, kto to jest? Simon? Ej, Fireroot, wiesz co, chciałem ci powiedzieć tą rzecz. Może to wygrałeś, ale i tak moja Ferrari lepsza, bo jest droższa, kosztuje parę milionów. Aha, moja kosztuje tylko milion, twoje parę milionów. Ale spokojnie, widzowie, ja mam planicimo. A więc widzowie, znalazłem tutaj samochód za 1 900 000, czyli dwa razy lepszy od poprzedniego. Wyobraźcie sobie tą prędkość. Ale muszę dokupić robuxy, czyli wydajemy 4500 robuxów na 2 miliony cashu i kupujemy ten oto najlepszy samochód. I wtedy Simon już nic nie powie, ponieważ to jest najlepszy samochód, jaki widziałem. Dobra, zobaczmy to. Wow, jak to wygląda. Okej, widzowie, jeszcze dokupujemy do tego rainbowowe podświetlenie, najdroższe koła i mega wydech. Wow, jak to wygląda. Okej, zobaczmy, gdzie jest Simon. Jak on to zobaczy, to po prostu oszaleje. Yo, jak to jedzie. Co jest z tą prędkością? Lot! To jest dosłownie lot w kosmos. Co jest? Dobra, w takim razie jedziemy jeszcze stancik. Uwaga, tutaj. Wow, ale to jest epickie. Uwaga, robimy bączka. Ale to jest epicki samochód. Okej, widzowie, jesteśmy na wyścigu z Simonem, co? Nie, Fireroot, poczekaj, skąd ty masz taką furę jak ja prawie? Ja mam lepszą nawet, okej. W takim razie, widzowie, jedziemy na najlepszy wyścig świata. Uwaga, 5, 4, 3, 2, 1, sami gotowy? Jazda, jak cię przeciłem! Co jest, jakie nubki? Dobra, teraz jedziemy tędy. No, najszybsze auto w mieście, bo jadę z prędkością światła. Co jest? Jeszcze przyspieszaj, nad ich nie widzę już. Dobra, teraz będę się nie wywalić z toru, bo jestem za szybki. I teraz maksymalna prędkość. Pam. No. Jakby przyjdziemy po prostu ponad wszystko. Dobra, idziemy na maksa. Jeszcze się nie poddajemy, ponieważ poddanie to najgorsza porażka w życiu. Dobra, moja. Wow. Dobra. Jadę. Jestem pierwszy. Gdzie oni są? Aha, tu ale są. Ale rozwalę tego. Ja ich zdublowałem. Jak to drugi raz? Zdublowałem ich 400 na godzinę. Dobra, jeszcze tam ich widzę gdzieś. Dobra, wyprzedzamy ich. Czy ich uda mi się zdublować? Chyba tak, uda mi się ich zdublować jeszcze. Dubel, wow. I czy jeszcze ktoś? Chyba to już wszyscy, więc uwaga. Drugi dubel. 500 na godzinę, co tu się dzieje? Nawet nie wiem, jaka to jest prędkość. Czy to już jest koniec tego wyścigu? Simon, nie, trzeci dubel. Let's go i bam! Oh my god, 102 sekundy. To chyba jest rekord świata. Widzowie, zauważyłem, że najszybsze auto w tej grze kosztuje 12 milionów dolarów. To jest niesamowite, ale chyba dzisiaj to kupimy. Na razie jeszcze zostańmy przy sprzedaży mojego za 2 miliony, ponieważ chcę kupić auto, które zobaczcie, to było moje auto, a tu jest McLaren Elva, który żeby kupić, trzeba kupić specjalny Game Pass za 1400 robuxów i jeszcze potem trzeba wydać 2 miliony na niego. Okej, okay, a więc samochód wygląda w ten sposób. Like this. I uwaga, i przyspieszenie wygląda tak. Jakie to jest elektryczne. Dobra, siemka. Chyba jestem szybszy od wszystkich. Dobra, to auto jest mega mocne. Okej, więc widzowie, teraz jest nowy wyścig, który dopiero wyszedł, a ja jestem w mojej furze. Zaraz. Simon? Jerry? Dawaj, tak, wygrywamy! Ej, wy jesteście, macie kolory w swoich fur. Znaczy, fury mają te same kolory, co wy. Dobra, jedziemy. 3, 2, 1, 0, go! O, dobra, zaczynamy, narka! Aha, ja na razie jest trochę zwolnił, widzowie. I pokażę im, że jestem słaby niby, co nie? Ej, Jerry, jestem pierwszy, a ty drugi, ale go rozwaliliśmy! Mamy to! Dobra, uwaga, jedziemy. No! Wow! Jedziemy, no proszę, muszę ich wyprzedzić. Dobra, ej, tu jest skręcik, oni nie ogarną. Właśnie nie, tylko jakieś dziwne dźwięki słyszę, ale chyba nie wiem, ciśnie coś. Dobra, wyprzedziłem ich, wow. Ej, co jest? Co jest? To jest niemożliwe. Dobra, teraz tu, teraz lewo.
Teraz max tu i teraz maksymalną prędkość, o drift. Uff. Jak on szybko jedzie. Ej, dobra, trzeba go dogonić. Dobra, teraz tutaj, nice. Nie, Simon się wywrócił. Dobra, Jerry, nic mi nie zrobisz, nubku, jestem pierwszy. O nie, dobra, super, zaraz ci dogonię. Chyba nie, bo ci nie widzę, nubku. Dobra, idziemy wtedy. I wystrzał! Woohoo! Bom! I pięknie, jest idealnie, ten wyścig jest po prostu piękny. Ponieważ Jerry nawet mnie nie dogoni, nubek, chyba się zatrzymam. O nie, jedzie tam, widzę go, widzę ich. Ej, dobra, widzę go, widzę go. Nie dogonisz mnie, nie dogonisz mnie. O, ja cię nie dogonię, zaraz zobaczymy. Dobra, jedziemy, jedziemy. O nie, zapatrzyłem się na Jerry'ego. A, nie, już tu jest. Ej, dobra, widzę go, widzę go. Ej, dobra, troszkę jest zahamowałem. I teraz uwaga, czy mi wyprzedzi? Nie. No, no dawaj, Jerry. Jest już prawie. Dawaj. Dobra, jadę, jadę. O, dobra, nie. Let's go, nubki. Okej, widzowie, więc moja fura jest najdroższą furą aktualnie, jaką widziałem. Ma tutaj... Psst, czy ty słyszałeś to? Musimy go porwać. Taka droga ta furka? Czy wy chcecie mi ją ukraść, panowie? O, o, teraz! Nie, let's go się zabieraj, dobra, goń go! Widzowie, oni mnie gonią, dobra, trzeba im uciec. W tę stronę, I tak nie masz z nami szans, zatrzymaj się już teraz. Dobra, mam plan. Jeżeli ucieknę, to kupię sobie lepszą furę za 4 miliony, a nie za 2. Dobra, pyk. Okej, czy uciekłem? Nie, dalej mnie gonią. Dobra, teraz tędy. Mamy go, mamy go, Simon. Czuję się w manhuncie. Ło, ło. O nie, to są. Dobra, ominąłem ich jakoś, nie wiem jak to jest możliwe. I teraz na maksa. Wow! I tędy, i nikt je chyba już nie znajdzie, widzowie, uciekłem. O, o, jeszcze tutaj, pyk. Uciekam, dobra, teraz tędy. Oni są za mną, oni są za mną. Uwaga, musimy zrobić mega skok, żeby im uciec. I on nie może wyskoczyć z tej rampy. Wyskok! Czemu my auto jest jakieś zepsute, dobra. Zatrzymaj się wreszcie. Dobra, panowie, wiecie co, weźcie sobie to auto, a ja kupię sobie lepsze. Okej, widzowie, w takim razie mamy 4 miliony kasy. I teraz mam plan. Skoro mieliśmy tego McLarena za 2,5 miliona, to kupić, uwaga, zjedźmy niżej i bierzemy Pagani za 3 ileś miliona. Zobaczcie, jak to wygląda. 3 miliony dokładnie kosztuje i jest naprawdę przemocarne. Okej, i teraz zobaczcie, mam słabe autko. Ale biedak z ciebie, gościu. Weź, ty w ogóle uciekaj. Co to w ogóle jest? Ej, co, ukradliśmy ci furkę fajną, teraz nie masz czym jeździć? Tylko jakiś wziąłeś sobie ciężaróweczkę? Hej ty, ale biedak. Bieda. Haha, Fajrunku, kradliśmy ci furkę. No dobra, koledzy, w takim razie jesteście oszustami, bo patrzcie na to. Wow! Ale co to jest? I uwaga, teraz zrobimy może jakiś wyścig, co wy na to? No pewnie. Zobaczcie to, widzowie, to jest tak szybkie. Ale wciska fotę. Reakcja Simona na przyspieszenie. Ale dobra, okej, w takim roli. Jak ono wygląda w porównaniu do innych? Simon, widzisz to? Ej, faktycznie, w ogóle jak się świeci fajnie, jakie ty masz felgi na tym samochodzie. Ale i tak cię rozwalę, dobra, najka fajrowci. Ej, co jest, dobra, widzowie, ja tak naprawdę jadę 1% kliknięć. Zobaczcie, ja tylko klikam W, W, W. A teraz zobaczcie, okej. Próbuj mnie dogonić, jak taki szybki jesteś. Pierwszy wyprzedzony, ale widzowie, to jest dopiero początek. Ponieważ teraz, uwaga, zwolniamy sobie na spokojnie i powolutku, nawet sobie zwalniacze. Prawo. Nie, dobra, on ich chyba zaraz dogoni. Dobra, i teraz klikam W. I teraz boosta. O, rampa. O, co jest? O, ja lecę. Lecę, bo chcę. O, i teraz jazda. Lecę, bo chcę. Lecę, bo życie jest dobre. Dobra, 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 dobra. Maksymalne. Nie, wypadłem z toru. Nubek, ja jestem pierwszy. Maksymalna prędkość. Jazda, widzowie, to jest samochód za 400 tysięcy kilometrów na godzinę. Dobra, uwaga, idziemy, idziemy, idziemy. Co jest pół punkt tysiąca kilometrów? Dobra, dobra. Drift, o. Ale dobra, wygrałem wyścig, więc let's go. Uwaga, driftik. Ej, Firebobku, co to za tędetna fura? Popatrz na moją. O, zaraz, czy ty masz droższą furę od mojej? Tak, wygląda 30 razy drożej, 50 razy szybciej i 39 cm niższa jest. Gdzie ty to kupiłeś? Dobra, wiecie co? Zróbmy finalny wyścig. No to wjeżdżajcie, panowie. Jezu, ile aut się zebrało. Dobra, widzowie, to jest ultraostateczny wyścig. Ponieważ to okaże się, kto jest najlepszy. Zwycięzca może być tylko jeden, co nubeczki? Właśnie, Jerry, dlatego 3, 2, 1 i Fajrubka jest zniszczony. Oj, nie, byczki, uwaga. 5, 4. Już od razu gotowy? 1, go! Rozpędzamy się! Dobra, przez chwilę to ty sobie możesz być pierwszy. O nie, nie, prawie się wróciłem. Dobra, teraz robimy drifta, widzowie. O, aj, nie, ominąłem checkpoint. Oj, coś słabiutko. Dobra, widzę Jerry'ego na przodzie, Simon chyba jest z tyłu. A to on miał tą super furę. Dobra, teraz robimy, jestem ostatni, jakim cudem. O, Simon się ale słabiak. O, dobra, teraz tutaj, teraz tutaj. Teraz robimy tego różowego.
Wow, easy, siemanko. Jazda, okej, okay. dawaj Lamborghini urusa. Dobra Urus, nada, wow, dobra, teraz tutaj. To jest za szybkie, aż nie wyrabia na tej drodze. Dobra. A taki szybki, a wyszedł na pierwszym miejscu? Co, Jerry? O, oczywiście, że tak. Dobra, widzowie, rozpędziliśmy się już na 5 na godzinę. To jest niesamowita ilość. Teraz tutaj, aj. O nie. Chyba widzę Jerry'ego. Tak. O nie, dogonili mnie, nie wierzę. Dawaj. Wygram to, widzę ich. Tam, widzowie, oni są. To jest niemożliwe. Zdał się na maksa 500 na godzinę. Co jest? Dobra, dawaj. Mamy Szymona, dobra. Ej, dobra, wywaliłem się. Pierwszy jestem. Dogonili mnie. Dobra, Jerry! O, co jest? Co to ma być? Dobra, Ferucik! Pierwszy! Jest stop! O, dobra, wyprzedziłem go! Nie! Sorry, widzowie, ale muszę to wygrać! No nie, no prześcignął mnie na ostatniej prostej! Dawaj, Fire Road! Ostatnia prosto! Nie, zaraz wypadnę! Nie, no co to ma być? Proszę! Tak, wygrałem! S, nubeczku, S, Jerry, haha. Oj. Dobra, na farcie to wszystko. O tak, jestem Sigma, a ty Simon jesteś nubek. Wiesz co, zabieram ci kurę za to, nara. Okej, widzowie, ale to był dopiero początek, ponieważ to auto jest tutaj, co nie? A teraz jak zeskrolujemy troszeczkę niżej, to mamy Roadster Packa i mamy taką furę, która jedzie 500 na godzinę. Co? I ona kosztuje 4,5 miliona, czyli jeszcze 1,5 razy więcej. Więc kupujemy ją za 4000 Robux. To jest po prostu rozwój w biały dzień. Ale będziemy mieli najszybszą furę na całym świecie, więc kupiliśmy i zobaczmy to. O my god, jak ona wygląda. To jest jakaś Honda. Yo, ale to jest piękne. Więc zobaczmy, jak teraz skacze i jeździ. Jakie szybkie. Wow, 4000 Robux było warte. Yeah. Okej, a więc teraz mamy Highway Race. I ja jestem Simon, Jerry, Aru i to wszyscy. Więc uwaga, gotowi? Fajrubku, nie masz teraz szans. To będzie prosta droga, trzeba mega szybko jechać. O tak, trzeba mega szybko jechać. Jak ktoś ma tutaj szybszą furę. Yo, haha. O nie. No gdzie jest pierwszy? No i jak to jest taki szybki, co? Co jest? Ale nie macie szans ze mną w ogóle. Jak to, Jerry, sobie kupił jakieś najlepsze auto? Skąd ty wziąłeś na tą kasę? Ej, dobra. O, bo mnie znać. Nara, Jerry. Jak nara? Ej, nie ma opcji, żebym się ścigiesz. Nie ma opcji. I uwaga, wysku. A nie, tu nie. Nie, no co? On ma jeszcze auto? Dobra. Ostatnia prosta. Wygrywam. Nie, wygrałem. Łatwo. Fajrocik, to jest krótka trasa. Po prostu jakiś kilometr i zobaczymy, kto ma szybszy samochód na takiej właśnie trasie. Okej, Jerry, ale przygotuj się na mega boosta, uwaga. O nie, to jest taka krótka. O, dobra, ale ci prześcigniemy teraz z Simonikiem. Dobra, otwieram to, czy otwieram? I... Dobra, lecimy. No, przepraszamy. O, jesteśmy pierwsi. Nie, no, wygrywamy ten wyścig. Ale słabiak. Bo moje jest szybsze na dłuższe, na dłuższe. Fajro, wiesz co, chyba musisz sobie kupić troszkę lepszy samochód, no, tak mi się wydaje. No, tak jak ziemię dookoła raz obkręcisz, to może nas prześcigniesz. Okej, widzę, więc teraz posortujemy sobie od najszybszych do najsłabszych, co nie? I to jest to najszybsze auto, ale zaraz po nim jest ten i ten. Co to jest za auto? No, kosztuje 5 milionów. Co? Jest 500 na godzinę, 60... Ej, dobra, kupuję to. 5 milionów, to jest najdroższe auto w tym odcinku, więc mamy najszybsze, prawie trzecie najszybsze auto w całej grze i zobaczymy, jak ono jeździ. Ale to nie wszystko. Wow, ono jest szybkie. Dobra, a teraz to nie jest wszystko, ponieważ jeszcze będziemy je ulepszyć. I tutaj instalujemy najlepszy silnik, który jest zainstalowany, najlepszą akcelerację, no i w ogóle wszystko najlepsze, więc możemy wyjeżdżać. I zobaczmy, jak to auto jest szybkie. Okej, widzowie, i mam tutaj klasyczne auto i podjedziemy do Simona i powiem, że to jest moje auto. Simon, Jerry, siemanko. Co jest w ogóle, czym ty tu podjechałeś? To jest to auto za jakieś 5 milionów? No to jest moje auto od babci, no takim już jeżdżę, co nie? Od babci, no to musi być bardzo szybkie pewnie. A to są nasze dwa samochody i co tym powiesz? Zaraz, ten żółty jest twój, Jerry, serio? Jeden Simon, a drugi mój. Ale na pewno ten jest twój? No tak, no skoro tu stoi, to musi być nasz, ale nie? Wiesz, że to jest mój, to ja mam kluczyki do niego? Co? Dobra, to jednak mi się coś pomyliło. A on udawał, że ma to auto. Jaki cebulaczek. Dobra, Jerry, Simon i Jerry, to jest najszybsze auto za 5 milionów. Czy ktoś jest gotowy na wyścig ze mną? To wszyscy jesteśmy, rozwalimy cię. No to chodźcie, chodźmy na wyścig. I teraz ta osoba, która wygra, wygrywa mój kanał. A jak ja wygram, to wygrywam wasze. Dobra, możemy to zrobić. Okej, okay, więc uwaga, gotowi? No, my jesteśmy gotowi i od razu na początku cię prześcigniemy. Ej, dobra, co on ma za auto? Czemu to jest takie szybkie? To jest najszybsze auto w grze. O nie, co jest? No, dobra. To chyba troszkę się droga pomyliła. Drifting, ej, co jest, to auto tak driftuje? Nie dam wam wygrać, ponieważ to auto jedzie 600 na godzinę czasami nawet. Więc uwaga, buścik i uwaga, ups.
tradycyjny driftik, czy ja zaznaczyłem checkpoint? Nie! Ale dobra, już ich doganiam. Teraz zwalniamy tutaj i uwaga, wyskok! Możesz sobie doganiać, ale my dalej jesteśmy na pierwszym miejscu! O, ale dalej jestem czwarty, jakim cudem. Dobra, teraz skręcamy tutaj w lewo. Teraz tutaj w prawo. O, widzę ten, klasyczny auto, dobra, wyprzedzimy klasyka. O, pyk. Ej, fajna uciek, bo ja już jestem przed metą razem z Simonkiem, a ty gdzie? No ja jadę, czekaj. Ej, zaraz, czy wy stoicie, znowu coś silnikiem dobra. Widzowie, mam auto za jednego grosza z kupy. O nie. O nie. O, Simon, zobacz, jaki biedaczek. Plujemy na niego. Pół, zobacz. Ej, no, ale nie plujcie, to was razki. Ej, chłopaki. Dobra, uciekam im, widzowie. Szybko. O, lewo. I teraz patrzcie, zajeżdżenie, zarabiamy kasę. Jak w lewym dolnym rogu macie kasę? I ja zarabiam kasę. O nie, oni mnie gonią. O nie, on mnie Porsche goni, ja mam szans. Dobra. O, Jezu, ja prawie wyskok zrobiłem. Nie, Simon. Ej, mam pomysł, czekaj, potrącę go. O, boli mnie głowa. Ej, no, chłopku, nie widzisz tego, że nigdy nie będziesz tak jak my? Czemu tak jest, tacy jesteście mieli, Simon? Ej, Rubek, patrz, za tą maskę masz kupić nową furkę, ale co jest? O, jedziemy super z fury, o nie. To jest mega nie fair, że ja dostałem furę z kupy totalnie. Ale dobra, widzowie, wiecie co, będę jeździć i zarabiać. Będę grindować i potem stanę się lepszy od nich. Czyli ale widzowie, kupimy premium boosta, który nam da boosta pieniędzy. VIP access, czyli jeszcze więcej boosta pieniędzy. I teraz zobaczcie. Wpadłem do wody. Patrzcie, widzowie, jak ja szybko zarabiam. Aha, zarabiamy teraz prawdziwą siano. Ej, walnę właśnie sobie w znak. Ej, jadę sobie po Hollywood Hills. Ej, i uwaga, mamy zaraz 19 koła! Mamy 19 koła, czyli teraz? Okej, czyli teraz możemy kupić to auto i damy. Czerwony kolorek, to wygląda bogato. Wow, to wygląda epicko! Ej, stop! Co to ma być? On sobie kupił nowy samochód, czy taki może być? Jesteście zazdrości jak Polaczki! Uciekamy! Nie można być zazdrosny, widzowie, jedziemy! Oh my god, to idzie tak szybko! Ja mam pytanie, jak jest, niby zatrzymuj się! O nie! On jest szybszy ode mnie! Lewo! Czekam na... Wracaj tu, Fire Road! Nigdy mnie nie złapiecie! Fire Bobek, stój! Nie możesz mieć takiej furki! Dobra, teraz epicki start! Co on zrobił? To było epickie! Jak w Baby Driver! Pararam! O nie! Lewo! Pyk! Dobrze! Let's go! Widzowie, mam 15 koła i uciekam! Tararara, o nie! Wiesz co, chyba wypiłem za dużo soczku kubusia! O nie! Soczek kubusia! Czyli nie teraz! O nie, sam mnie dogania! Szybko wtedy! Lewo, okej, okay, teraz pyk, dobrze, wykręcam! O, nie złapiecie mnie nigdy! Samu już prawie go mam! Pamiętacie, liczycie kierowca, nie? Okej, okay, mamy 31 koła, let's go! I dzięki temu możemy kupić Fordo! Ford, szybszy niż wygląda! 30 tysięcy poszło i zobaczmy, jak to jeździ. Sheesh, to wygląda całkiem spoczko. Okej, okay. Wow, to jest mega szybkie. Jerry, Jendruś. Co ty masz tu samochód? Skąd ty wziąłeś? Mam lepsze auto od twojego, pana to. Uwaga. Jeszcze by się przydało, żeby się nauczył jeździć. Dogoń mnie! Pam, teraz widzowie, zobaczcie, ile zarabiamy. Lecisz za nim. Dobra, prawo, dobra, pyk, lewo, teraz wykręcamy tu. Jerry, jak on robi z wygibasy? O tak, wygibasy prosa. I patrzcie, mamy jeden, zobaczcie, jak szybko zarabiamy na tym aucie, tu mega dużo zarabia. Dobra, nawalaj, fejraucik. Prom. O, imię pod tunelem. Przyspieszamy. O nie, Jerry szybszy. Ej, dawaj go, śmiech. O nie, widzowie, to było smutne. Ale wiecie co? Ja teraz dokupię sobie troszeczkę kasy, na przykład 65 tysięcy, to będzie dobry zakup. 200 Robux, ale okej. Okay. Widzowie, mogę kupić sobie, oh my god, to wygląda przeepicko. Kupujemy, pym? Jendruś, jak oceniasz moje nowe auto? Chcę sobie kupić rodzinny samochód? To wcale nie rodzinne auto. Dobra, baby Simonek, zapnij pasy. Tato, tego przecież zesrałem się i piluka jest pełna. O nie, o dobra, Jerry, to nie jest rodzinne auto. Dobra, idziemy, go. Według mnie to nie jest rodzina. Wow! Co jest, ty masz szybszy auto od mojego? Tak! Rodzinny autobus jest szybszy? Wujku, gdzie to nie jest autobus? To jest rodzinne auto, pamiętaj, rodzinne auto, teraz rodzina. Wujek, gdzie nas to gadzie szybciej, o nie! Szoku. Dobra, przyspieszam! Ale no Porsche, to jest prawie nie fair. O nie, ono wyprzedził, Simon. O!
Tato, nasz traktor jest mega wolny. Nasz traktor jest mega wolny. Ale widzowie, teraz zrobię kolejny cheat, ponieważ dokupię znowu, tylko dzielę nie możesz słyszeć. To kupię za 400 robuxów 140 tysięcy kasy. O mój Boże, to będzie takie auto. Okej, przeskakujemy do tego czegoś. To jest takie cacko. Oh my god, 91 tysięcy. Nice. Widzowie, to auto wygląda po prostu niesamowicie w tym świecie. Ironcik, ej, czekaj, skąd ty masz nagle taki samochód? Nara, panowie. Ej, ty nie możesz lepiej. Nie chcę z wami gadać. Nie, oni mnie gonią, dobra, uciekam. Szybko, 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 popatrzcie, co zrobiłem, muszę szybko. O, Jezunia. O nie, oni skoczyli za mną. Szybko, trzeba uciekać i zarabiać kasę. Dobra. I teraz tu w lewo. Ale samochód terenowy masz. O, co? Terenowy to jest chyba sportowy. Dobra, to jest słynna kurwetta. Okej, okay, teraz mamy rejs, panowie. To teraz mi pokażecie, czy jesteście lepsi, co nie? 3, 2, 1, go! Co jest? Czemu musisz szybciej zacząć wyścig? Łatwiutko. Jestem lepszy. O nie. Dobra, wróciłem się, widzowie, ale teraz się podniosę po stracie. Uwaga, pym. Uwaga, rampa! Kupusia wypiłem! Wow! O nie, nie trafiłem, dobra. Nie, szybko, meta tu jest. O, jest! I mamy 170 tysięcy. Jeszcze do tego sprzedamy to auto, czyli mamy 300 tysięcy prawie. I teraz możemy kupić kolejne. Okej, okay, zobaczmy, co mogę kupić. Jo, jakie fury. Jakie fury można kupić za tą kasę. Ale dobra, my pójdziemy spokojnie. Czyli pójdziemy w to. Oh my god, to wygląda tak nowocześnie. Dobra, bierzemy to. I to powinno być dwa razy szybsze od poprzedniego. O, ja cię kręcę. To auto jest epickie i ono mega dużo zarabia, zobaczcie. Niam. 300 na godzinę jedzie, ono mega ma rozpęd. Dobra, kocham to autko. Brym, siu, siu, su. I teraz tutaj, pyk. I po górce i siu. Nice, kocham to autko. I teraz mamy już 8 tysięcy, wow. O, i możemy odebrać dużo kasy. Pyk, pyk, pyk. Pyk, 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 nice. I mamy 120 tysięcy. Kto to jest? Ej, myślę, że to Jerry. Skąd ty masz taką furę dobrą? Haha, bo jestem pro. On ma super furę 10 tysięcy. I mnie nie dogonisz, bro. Skąd masz takie rzeczy? Wiesz, Jerry, zarabiamy legalnie, nie to co ty. Dobra, uwaga, uciekam przed cybobkiem. I uwaga, skok. Nie, tylko nie ta rampa znowu. O nie, to po prostu się jedzie. Dobra, prym, i teraz tu. I uwaga, teraz będzie mega skok, pium. Mega kocik, pium. Okej, widzowie, zobaczcie, jak szybko mi leci kasa. Ponieważ znalazłem sposób na glitcha. Unlimited glitcha na zarabianie kasy. Wystarczy, że tylko przyspieszacie na maksa, jedziecie do 400 na godzinę i wtedy więcej zarabiacie. Bo wtedy jesteście szybsi. Zobaczcie, jak to za dużo zarabia. Jezu. Dobra, brum, 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 brum. Lewo, hops. I na drzewo, hops. I trzeba sprzedać to autko i kupić nowe. Ponieważ mamy aż 380 tysięcy. To tu było nasze ostatnie auto, a teraz kupujemy to, wow. Ta fura wygląda tak dobrze. O, zobaczcie, kto tam stoi i gada. O, Jerry, jak tam nową furkę kupiłeś dzisiaj? A, wiesz co, dopiero tuninguję tutaj. Nową furkę, a zobacz na moją. Moje auto, tylko że w tuningu lepszy. Jestem lepszy. Jerry, obawiam się, że on jest droższy i nowsze. Oh yeah. Jerry, gotowy na wyścig? Brum, brum, brum. Wiesz co, nigdy nie będę tak gotowy, ja ci Jerry, pokażę. Pokaż mu, pokaż mu. Dobra, go! Dwóch wers jeden. Dobrze, dobrze, Jerry, zajmij mu drogę. O kurde, co oni mi robią? Ej, dobra, widzowie, teraz ich wyprzedzimy. To jest karma, karma wraca do ludzi. Uwaga, brum. Dawaj, nupu. Jadę. Wow. Jerry, nitro użyj, nitro. Wyprzedzam, nie, no wyprzedził nas, umalę przy samochód. 400 na godzinę zaraz będziemy jechać. Co tu się odwala, widzowie, to jest chore. Uwaga, prum, 320. Jo. I prum. To ma taką przyczepność do podłoża. To jest mega według mnie. Dara, pyk, brum. I super to jest autko. I uwaga, fiu. Siu. O nie, o nie, o! Okej, gotowi, panowie? 3, ej, Jerry, Jerry chyba tam za dużo energicka. Dobra, ja was dogonię. Brum. Nigdy nie byłem tak gotowy. No, to jest tak szybki. O nie, samo maj to chyba lepsze. Nie, no, ale Jerry chyba nie. No nie ukazać, że Jerry ma jeszcze lepsze. Dobra, no, na sprinciku. Co jest? Lecimy! Skąd takie auto wytrzasnąłeś? To jest elektryczne w dodatku. O! To wielki plus. Rum, zium. Nadka, fajnącik. Ej, no dobra, widzę, ja jestem upokorzony dzisiaj, naprawdę. Ja nie wiem, ja mam słabszy. Wow! Co jest? Wyskok! Prym, płam. Sim. I teraz uwaga, łapiemy to. Pyk. Pięknie. I teraz po tym, sium. Wyprzedziłem Jerry'ego i łatwiutko.
Teraz lewo. Pyk, dobrze, widzowie, lecimy. Wow, chyba to wygramy. Zobaczcie, ile mógł zarabiamy, już mam 21 tysięcy. Dobra, pyk. Grosz do grosza i zbiera się kokosza. 3%, uwaga widzowie. Koniec wyścigu, wygrałem. Wow. Jest, pierwsze miejsce. Mogę kupić sobie kolejne auto. Użyjemy do tego Robux, dokładnie 1700 Robux, czyli rozbił w biały dzień. Największa kwota, 600 tysięcy dostaliśmy, to jest chore. I sprzedamy jeszcze to auto, czyli kolejne 300 tysięcy i mamy $1 000 000. Simon, szykuj się na rozwalenie. Co, $1 000 000 masz? Ha ha. Dobra widzowie, to kupimy sobie teraz, uwaga, o jak, jaka to jest, dobra, to jest ultra mega fura, 700 tysięcy kosztowała, dobra. O, Jerry, o kurde, Jerry, o kurde, ty zbierałeś grosz do groszy, zbierałeś się kokosza. Tak, tak, Simonku, tak, i zobacz to, zarabiam jakieś niesamowite kwoty i jeszcze nitro, jakie to, ta fura jest piękna, ta fura jest po prostu pięknym w samym sobie, uwaga, 300 koła, ja cię kręcę, 300 na godzinę znaczy, 400, Jerry, ile ty możesz do maksa? Ja mam 400. Ja mam 330 tylko. Ja mam już 500 za chwilę. O kurczę, to auto jest epickie. Z drogi zjeżdżaj. Jak? Jaką on musi mieć furę? To jest pytanie. Widzę, on musi być jakoś takie najdroższe, co w ogóle jest w tej grze. Ale cię spokojnie, Simon, bo grinduje i cię przebijemy. Tak, najważniejsze jest grind, widzowie. I teraz tak, nawalamy szpida i sko. No nie, no do wody. Okej, okay, już wiem, co mogę zrobić. Ulepszymy engine na titanowy, czyli najlepszy, jaki jest za 99 Robux. I to powinno nam po prostu rozwalić całą psychę. Uwaga. I teraz kupimy sobie jeszcze jakieś aspirations. Pyk. Damy suspensions. Mamy najlepsze auto teraz, Jerry. Chyba przegrasz ze mną. Uwaga, pyk. I mamy to. Pum. Co z tymi kołami się stało? Nie, ja to zamieniłem w wodę. Ej, wiesz, zamienimy wino w wodę. Myślę, że masz troszkę krzywe koła. Dobra, gotowi na wyścig? No. Jeśli ty jeszcze o coś po drodze nie rozpadnie, to mogę się ścigać. No to dawaj, 3, 2, do przodu! Yo, ale łatwo z wami! Dobra, Jerry, łatwo, ale Simon ode mnie. Koło ci odpadło! Koło, ej, dobra, ale ja jadę szybciej od ciebie, więc się nie ozywaj. Wow! I priwiet. Priwiet. Uwaga, i teraz tu. Dobra, to auto jest nawet całkiem czadowe według mnie, widzowie. Ono jeździ dosyć szybko. Ale dalej nie przeszkodziłem Simona, to mnie wkurza. Tamto auto mi się już znudziło, to różowe. Teraz czas kupić coś lepszego, czyli wydamy aż $1 000 000. Albo nie, wiecie co? $1,5 miliona na to cacko. Jak to wygląda? Jeszcze szybka kustomizacja. Co on ma za furę? I zaraz sprawdzimy, masz nagle tyle pieniędzy. Czy w końcu przegonię Simona? On może gotowy na rejs, bo Jerry'ego to wiadomo, że prześcignę. Ale oczywiście, ciebie... że tak, tą twoją łódeczką. O, ty! Kolor. Chcesz mi mówić łódeczka? A nawet nie sprawdziłeś? No dobra, no to gotowy? To może wyścig, gdzie chcesz? 3, 2, 1, go! Jo, i wpust! Nie, Jerry, to jest jakaś motorówka jeszcze! I uwaga, wyskok! Yo. No co to za wyścig? Yeah, Simon zostaje rozwalony! Dobra, kupię w tym momencie za moje $10 000 000 kasy. Uwaga! Ile? Ty masz nagle 10 milionów! Można powiedzieć, że grałem to na drugim koncie. Dobra, kupimy to. Takie niepozorne auteczko, ale ono ma moc. Ono ma moc, bo kosztuje 2 miliony. Wyjeżdżamy z garażu. Hello, guys! Zobaczcie to! Pam, pam, edit. Dobra, to jest najbrzydszy samochód, jaki widziałem w życiu. Ej, to jest samochód pana Kleksa? Ale on... Ty, Flintstonowie takimi jeździli i ty musisz tam biegać w środku. Kleksa, ej, może też nóżkami się odpychasz. O, ale zobacz to, Simon, silniczek to jest jak niby co. Patrz, pyk, to w ogóle ma silnik? Pyk, o, co to? Pyk! Tam możesz wsadzić. Zobacz to! Dobra, gotowi na wyścig? Zobaczymy jak wy. Teraz to może latać. Gotowi? Do rampy! To 3, 2, 1, start! Pom, 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 pom. O nie, to jednak jest... To jednak jest mega słabe, to czemu to kosztuje 2 miliony? Gdzie jest ta nowa furka, Jerry? Ej, no czemu to kosztowało 2 miliony? O nie, to jest wolniej od Fiata. A kosztowało 2 miliony, ja się zawiodłem. Ale dobra, widzowie, nie poddajemy się. Widzowie, zobaczcie, to jest auto Simona, ono kosztuje 3 miliony. Za chwilę do niego dojdziemy, ale teraz kupimy to. Jerry, co słyszysz o tym aucie? Co jest za tym aucie? Że wygląda jak nieudany prototyp Lamborghini. Okej, okay, zobaczmy, czy to przebije z auto Cybobka. Cybobek, where are you? Przetestujmy więc, kto wygra. Jerry na pewno nie. Ja czy Cybobek? Uwaga. Ostateczne starcie! Co to jest za mapa? Nie było gorzej? Nie było.
Uwaga, gotowi? Czemu ja startuję z tyłu? Przecież nawet rozpędzić się nie da, to jest nie fair. Nie mogę. To jest nie fair, to jest nie fair out. Uwaga, no! Ej, dobra, mam lepszy rozpęd na start. O nie, ale jestem gorszym kierowcą. Dobra, rozwalam Simona. Jezu, jak się rozwaliłem. O, dobra. Nice. Nie, bo to jest cała mapa, zawsze tak z babcią do szkoły chodziłeś. To jest droga do szkoły. Moja mapa. Co się dzieje? Wow. Oj, pościanie. To jest najdziwniejszy wyścig, na kim byłem. Wygrywam, what? Dobra, prym i wyskór. Co? Wow, pyk. Ej. Dżendrusiek, hello. Nie dogonisz mnie, fajnie. Super jeździ, świetnie ci idzie. Wow, i teraz drifcik, prym. I teraz prym, ile ja kasy w ogóle zarabiam. To jest hitem, nie? To jest hitem. Jazda, widzowie, wygrywamy to. Na łatwości, pierwsi. Prym, teraz nie zepsuć. Okej, okay, uderzyłem, ale okej. Okay. I wygrała! Łatwiutko! Okej, okay, ale teraz, widzowie, coś mocnego, ponieważ kupuję najlepsze auto w historii, jaką tutaj jest po prostu. Uwaga, prym, zjeżdżamy na dół i patrzcie na to. To jest auto Simona, a teraz my kupimy. Mamy tutaj Roadster i Ernebula na przykład. Ernebula 5 milionów kosztuje. To jest taki hicior. To jest po prostu hitowe auto, hit. Uwaga, kupujemy i wchodzimy w nie. Let's go. Wow. Wygląda epicko. Okej, okay, auto za 7 milionów versus auto za Cybobka 3 miliony. Kiedyś się ze mnie śmiałeś, a teraz co? Co? I tak Simon wygra, zobaczcie. Ej, on otworzył okno. Pyk, ja też otworzę. Tu też otworzę, gotowi? 3 Dwa, dwa, jeden, go! To jest łatwe, nad nią nitra. Dobra, idziemy, ale nie do rampy, dalej jedziemy. Jezu, jakiego rozwalam. Dobra, by się nie rozwalić. O nie, jako to? Dobra, na razie nie odpaliłem. Widzicie, kierowca, nie furka. Nie odpali, odpala nitro, odpaliłem nitro. O Jezu, 700 na godzinę zaraz. O ja, on mnie wyprzedził, jako to robi. A, okej, okay. Jakoś jadę. Ale jest, przeciw go! Dobra, jeden jak? Okej, to było dosyć ryzykowne, widzowie, przyznam. To auto jest epickie, ale teraz czas na jeszcze droższe, to może być chore, ale sprzedam to auto i kupię Simon jeszcze droższe, czaisz to? Okej, widzowie, kupujemy Quantum Nebula za 8 milionów, co jest? Ha, Jerry, widzisz to? To jest dopiero furtka. Jak? Co to jest za samochód? Ale ona jest szybka, ja już to widzę, już to czuję. Jak to w ogóle wygląda? Ale Jerry, patrz, teraz jeszcze to ulepszę za $1 milion? Za to auto dałem 10 tysięcy robuxów teoretycznie. Więc jeżeli to mnie zawiedzie, zobaczmy najpierw silnik. Wow, okej. Okay. Jezu, to jest jakieś elektryczne chyba. Dobra, teraz tył. Wow. Dobra, Simon, gdzie jesteś? Gotowi? No pokaż mi, co to kupiłeś. Za taką kwotę możesz sobie cały dom kupić, dobra. Gotowi? Chłopaki, wiecie co, ja może sobie wam po prostu odliczę, bo i tak nie ma z nami żadnych szans. 2, 1, go! Lecę! O, uwaga, kto to wygra? O, rozwalam Simona na początku, czy też na dłużej? Zobaczymy. Nie ma tego, to być kupił kierowcę, jest taki sam. Haha, Simon chyba troszeczkę słabo ci idzie. Nie, ale rozwaliłem totalnie Simona, widzowie. To jest po prostu hicior. O nie. Przepraszam, co mówisz? O nie, na kierowca. Au! Okej, Jerry, patrz. To jest środek mojego auta. I teraz chcę pokazać ci reakcję na przyspieszenie. Patrz. Mogę wejść zobaczyć? Jerry, reakcja. Ale nie, serio, reakcja na przyspieszenie. Gotowy? Zobacz, szybkie. No to ty w ogóle nie jeździ. Dobra, ale teraz przyspieszymy. Jerry, gotowy? Go! Uff, leci ten samochód, zaraz wow! się palimy.